Rozpoczęto stream. Oh my. To ja sobie jeszcze sprawdzę. Dzięki kumplu. Nie wiem, czy przypadkiem mi mikrofony nie przyciszyło. Nie przyciszyło mi mikrofonu. Dobra. To chyba już nas widać jak coś. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy są wszyscy. No. Nie wiem. Ja będę wiedział, to powiem może. Przemyślę to jeszcze. Mówisz? A ja bym jeszcze powiedział, co się stało przed, żeby widzowie wiedzieli, czemu jest stream taki, a nie inny. I tak będą się pytać. A, w sumie. Chociaż nie wiem, czy byli wszyscy i tak. Ale nie wiem. Odpaliło ci, że jest stream? Mam dzwonki i to wszystko, ale nie dostaję żadnych. Milusia. Siema Kacper, a to już mnie widać, czy mnie nie widać? Tu jestem. Siema. Tam widać. Siema Agnieszka. O, dobra, widać mnie, siema. Witajcie serdecznie dzisiaj. Skinki, tak, już sobie kupiłem skinki za to, że wczoraj nikt tam... Nie wczoraj, kiedy, bo w czwartek nikt wysłał tam 5 dyszek do Nate'a, to stwierdziłem, że to jest idealny moment na to, żeby kupić skinki. I skinki już są lekko użyte w bazie, ale jeszcze będziemy pewnie zmieniać troszkę. Także jest ze mną Rajotan, architekt. I on będzie pierdolił. Masz co zmienić tutaj, przyjdź kurczak, pomachaj tym. Poza tym tak, gadałem z Zeralem. Za mną była taka kula światła na tej, na szafie się odbijała. Stwierdziłem, że tam coś powieszę i powiesiłem tam balony. Było jeszcze opcja, żeby powiesić zdjęcia albo Izy, albo moje z Izą, albo Biszkopta, czyli jej kota. Ale stwierdziłem, że nie chcę na szafie, bo to zepsuło obrazek potem. Siema, panie. Albo ekipowe, no. To będę zmieniał ewentualnie to, co się dzieje na szafie. Na razie są balony, bo niedługo mam urodziny, o. I tyle. A dzisiaj gramy na świecie tym, co zawsze, tylko że niestety Paweł mi wysłał świat na 1500 w którymś dniu, a my mamy 1600 w któryś dzień normalnie i musiałem nadrabiać to, co robiliśmy na streamie ostatnim, bo jest w robocie i nie może wysłać mi odpowiedniego świata. Także jest troszkę nadrobione, co tam robiliśmy. 1638 dzień zamiast 1641 chyba. I ja już włączam i Riotom dołączę, mam nadzieję. Siema, content creatorzy. Siema, Świnek. Dawno widziałeś Witold? Kurde. Siema, Antok, portable słońce mam. Chyba już teraz się nie odbija aż tak, jak są te balony. Nie wiem, jeden balon mi już zdechł. Ma taki wygląda jak pomarszczony pomidor, jak trochę umiera ten pomidor, to wtedy umarł. Tak to wygląda. Tak, umarł w butach. Powietrze. No i co, dzisiaj będziemy sobie robić dalej ten evencik. Będziemy musieli nadrobić praktycznie, znaczy ja tam trochę skinów już mam, ale chciałbym zrobić wszystkie te skiny do Obifalo. A Rajoton będzie musiał wszystkie nadrobić, no bo zresetował nam się progres świata. Ale no tam, na szczęście mam ten 1638 dzień już teraz, jest wszystko zrobione, także powinno być sprawnie. Zobaczymy, jak pójdzie. Dirklops już zabity, psy są lodowe, więc nie spalą nam bazy. No, powinno być lepiej. Siema, Mr. Spylu. Czekaj, Rajoton, jeszcze chwilkę będziesz mógł wejść, bo już mi się świat włącza. Jakby były gigaścinki, to mi dajcie znać, bo na razie będę miał otwartą kartę na internecie, żeby pamiętać receptury do tych skinów Bifalo i mam zamiar jutro albo pojutrze zrobić film właśnie poradnikowy, jak to, jak ten event całe ciało. W sumie racja. A to może potem to zrobię. Wyślę sobie linka i... Dobra, ja już jestem, możesz dołączyć. O, mi OneDrive się aż załadował. Dobra, zróbcie mi takie jedzenie. Siema, siema. Po evencie dalej będą dostępne te skiny do Bowoła. Wiesz co, są go, nie mam pojęcia. Jeszcze tego nie określili. Tam ludzie się już pytają na forum, czy tu będzie, czy nie będzie. Mam nadzieję, że tak, bo to spoko sprawa i w sumie niczemu to nie przeszkadza, żeby te skinki tak były. Aha, i dzisiaj będziemy chcieli zrobić jeszcze jedną rzecz, znaczy ja przynajmniej chcę zrobić. Rajoton, myślę o tym, żeby przenieść jednego Bifalo do podziemi i go tam po prostu zostawić. Bo dzięki temu, że tego dzwonka mamy, to możemy, one będą za nami łaziły wszędzie. Więc można je ściągnąć tam i zrobić sobie tam osobną hordę, co? Tylko tak, żeby one gdzieś tam nie uciekły, w sensie tam gdzie farmy były. Można je tam zmieścić, ale jak się nam, wiesz, ich za dużo sklonuje, to będzie problem i będzie za mało miejsca w tych farmach. Ale gdzieś tam, ja myślałem o tym, żeby je dać po prostu na tam, gdzie masz ten, światełka. Robale je zabiją. Albo Bifalo robale. No, tutaj Glowcapa zmieniłem skina już na te nowe, tylko w magazynie zmieniłem, żeby inaczej wyglądało troszkę. Tutaj zmieniłem też te murki z księżyca, oprócz tych, które okalają te studnie, czy jak to się tam nazywa, żeby taka była różnica troszkę. To w sumie Zerel powiedział, że o, to spoko będzie, jak tutaj te zostawić. I siema. Działa. Siema, Maciejos. Właśnie, nowy skin do Ibreli. Może go sobie wytestuję, co ty na to, Rajoton?
Możesz zobaczyć nowy skin Dibrelli? No, oczywiście, że tak. Dobra. To nie ten, to nie ten. Ja pierdolę. Pasuje ci, ale pasuje do postaci. No do postaci pasuje, ale kojarzy mi się, wiesz z czym? Z tym nowym Resident Evilem i z tymi strasznymi babami. To tam są. Dobra, widzę, że już laguje. Czyli to papieżyca, ale to nie jest straszne. Community inaczej to przejęło. No niestety. Ale dobra, zostawię sobie tego skina, póki on jest nowy. Zresztą mogę w każdej chwili go zmienić potem. Tap model. Jakie mody dzisiaj pokazuję? A co jest dzisiaj poniedziałek? Co? Te stroje zapisują się na świat. Na razie jest git, no mi się ścinało. To weź te mięska przepiecz. Jest jeszcze... Noc? Jakoś taką. Dobra. No, jak ten dzwonek się robił? Ze złota... Złoto. Przy tym. Chyba... Jedna wełna. Możliwe. Nie pamiętam już, jak ten się robiło. Mam nadzieję, Kasper, że to przemyślał. Nie, to musisz iść do tego, do klatki z Bifalo. Musisz się przejść, tam to wszystko ogarnąć. No, będziemy mieli wszędzie nasrane przez to, że ten Bifalo tutaj był. Cztery rzuciłeś, co nie? Tak, cztery. Stwierdziłem, że nie ma sensu, wiesz... Trzymać tego... O Jezu, te murki to jednak nie pasuje. Czemu? No, w sensie, które ci nie pasują, bo tutaj też pozmieniałem, tylko mamy za mało jeszcze... Tych świecących. Znaczy skojarzyłem, że to jest event lunarny, no to niech będzie se lunarnych trochę tych murków. No chodzę tu tym Bifalo, Jezus Maria. No nie przejdziesz. Dobra, nareszcie. No i bramkę też tutaj zmieniłem na złotą, tylko czekajcie, zaraz wam pokażę. A w sumie najpierw zaczniemy od tego miejsca, gdzie to wszystko się dzieje. Także tak to tutaj zaplanowałem, że będą po prostu cztery te sloty, tyle wystarczy minimalnie i my też nie będziemy jakoś dużo więcej graczy mieli tutaj. Skrzynki postawiłem, żeby działały jakieś tutaj rzeczy sobie fajne, kilka mamy skrapów i tak dalej, tutaj mamy do szycia dwa, tutaj dwa do przebierania, no i do craftowania, są też ogniska, żeby nam zimno nie było w kółko, tak, że będzie lepiej. Jak na zasięg mod, że można mieć więcej światów? More slots po prostu, ale teraz już nie potrzebujesz tego moda w ogóle, bo można mieć więcej światów w nieskończoność. Mówimy o tej wampirzycy, nie jestem fanem. Tutaj zmieniłem też na gorżowe te murki. Znaczy ja w ogóle z tego Residenta nic nie ogarniam, tylko tak po prostu hehe, śmiesznie. Także tutaj też są te płotki zmienione na złote, nie wiem dlaczego takie. Takie mi się spodobały po prostu. One mają czerwone dupy. Bifalo? Ale jak go oswoisz, to już będzie git. Tutaj też pozmieniałem te murki. A, łatwo powiedzieć. No kliknij na razie na niego i tyle. Przeżyjesz. No i tutaj też są pozmieniane na nowe, ale część została taki ze pikulcami, bo spoko to wygląda dosyć. No i pewnie będę więcej jeszcze tutaj rzeczy zmieniał, żeby te skiny jakoś spoko wyglądały. Jak mam go kliknąć, jak mnie zaatakuje? Streamat nie? Teraz niemożliwe rzec nie, bo ja nie mam żadnego powiadomienia, żeby cięło. Jak mam go kliknąć, jak mnie zaatakuje, typie? No to ci walnie raz i co z tego? Klikniesz go sobie i będziesz miał gotowy. Siema. Karciany wojo, dalej tnie? No bo u mnie na OBS-ie nic nie pokazuje, żeby cięło w ogóle. O, teraz mi gra ścięło za to. To nieźle. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No niestety Pawła nie ma, bo jest w robocie, nie może hostować. No, Jezus Maria. A, dobra, zamknąłem teraz, to też git. Dobrze mi poszło. Jest git spokojnie? To co mnie oszukują? Się martwię potem. Te Bifalo tutaj tak srają. No i co, których mi skinów brakuje jeszcze w takim razie? Chodź na tutaj na chwilę, ziomek. Nie ma lagów? No to nie, tam przez chwilę jak jestem w bazie, to możliwe, że sam. Dobra, czekajcie, ja sobie na telefonie odpalę te kombinacje na forum. Żebym wiedział, które sobie zrobić, jak będę już miał skrapy. Clay forum. Monster together forum clay. General discussion. I gdzie jest ten wspaniały poradnik? Halo, 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 halo. Dobra, mam. Okej, to tak, Warriora? Nie mam Warriora, tak? Nie, mam Warriora, dobra, to nie potrzebuję. Panią Lalkę też mam, pana robota mam, światowy mam, formalnego nie mam, czyli trzy formalne będę potrzebował. Dobra. Czy ja mam na tyle tego? Tutaj są niżej chyba. Jest Gites, nie ma co narzekać? No to subcie, dzięki. Jednego mam formala, dobra, ale można je kupować, więc sobie dokupię. Raz. Dwa. I co? I szyjemy. Tego formala to jeszcze chyba wcześniej nie mieliśmy. Znaczy, że tam chłopaki może miały, bo oni robili sobie... Jak ja poszedłem po streamie odpocząć, przeżyć trochę, bo miałem giga bóla głowy, to oni sobie tam dokończyli to, tylko że niestety się nie dokończył zapis. I trudno.
Że narzekanie ban? Jak miałem go nazwać? Ozna. Siema, Mr. Pumpernickel. Miałeś go nazwać Oskar. Tego co pamiętam. Oskarek. Oskarka. A ja mam Julkę? Czy Leszek może zostać? Dobra, nowy odkryty, jest. Dress up. Może go ubiorę w tego formala teraz? To jest chyba formal. Fajną ma tą brudkę na formalu. Dobra. No chodź ty, pokaż się. A, nie chcę się pokazać. Gdybym miałbym nazwać Robo Bifala, to nazwałbym go Bifal. No w sumie tak chyba ktoś pisał to wczoraj. Nie wiem, czy to nie ty, Kacper, byłeś przypadkiem, ale tak pisali ludzie właśnie. Czekajcie, czy da się apraizować, jak jest wieczór? Robofalo. Robofalo, o, masz ziomka. No tak mam. Dobra, no ten jest formalny po prostu, no bo z trzech formalnych był zrobiony, także tu nie ma jakoś... To jeszcze ma czerwoną dupę. Pokaż. Ale nie, póki jest ten, na ziomku to nie będzie problemu żadnego. Dobra, czy on nie jest taki... Gdzie się go biorą? No tutaj. Nawet straszny. Dobra, to zostało mi chyba jeszcze z dwa skiny w takim razie, ty, albo cztery. Odpuść go, odpuść go. Czekaj, no masz drugie z drugiej strony, nie widzisz? Nie, tak, chciałem z tego. Jest jakiś lepiej. Teraz i tak śpi. A, bo śpi. No. Za donę 10 zł można nazwać bawoła, jak coś widzowie. To był pomysł hajsa. Co w tym momencie jest to, że jak masz światy się z milionem surowców, to sporo złota musisz wydać, bra? W sumie to te lalki z Bifalo możesz wymienić na złoto u króla świń, więc to się zwracam. Także spoko. Top model Johna Kurpa. Kurczą. Tamto mi się też podobało. Krucia. Szkoda, że nie ma żadnych skinów do trawy. Znaczy do murków z trawy, nie do samej trawy. Czekajcie, jeszcze jedną mam myśl taką. Jak go upuszczę, tego nie widać praktycznie, ale tak myślałem, żeby to miejsce móc ozdobić ewentualnie później tymi lalkami Bifalo. To było spoko dosyć. Mówisz, że balony się dobrze przyjmą? Zara, jesteś pierwszą osobą, która cokolwiek o nich wspomniała w ogóle, więc... No nie wiem, mordo. Ignore it. Jak to ignore it? Martwy jest. Balony, ignore it. A ja nie mam go przyczepionego do tego. Rajeton. Do tego ozdoby... No do tego do ubierania. Dobra, zamknął bramę. Miły chłopak. Nadzieję na Walkstaffa jako nową postać? To nie, zostały, jest git. Też mam nadzieję, że to będzie Walkstaff, bo on myślę, że najfajniej by wpłynął na lore, a jakikolwiek adjust w grze jego umiejętności by wystarczył, żeby nie był jakiś zbyt OP, bo niektórzy uważają, że mógłby być zbyt OP. Trawa AG. Ja no, gang wilków to najlepsze. Gang wilków. No właśnie nie wiem dokładnie, jak to jest, Kacper, z tymi częściami ciała. Czy na przykład jak ma ciałko, a buty inne, to czy te ciałko daje więcej niż buty, czy coś? O, a tu donate wleciał. Dzięki, Damianus, witam cię serdecznie. Damianusa też chyba Damianus dawno nie było. 27 wpłacił 15 zł. Dziękuję. To na urodzinki będzie. Dzięki, dzięki wielkie. Będę mógł sobie kupić Pepsi. I to w sumie wszystko. Jak uzbiera się całe to. Czy Riot aktywował kolejne bingo? Na razie nie. Czy umiem zrobić najsłodszego Bifalo? No to zależy, jakiego ty uważasz za najsłodszego. A, dobra, on śpi. Mi się najbardziej podoba w sumie ten roślinny, tak, jeśli chodzi o słodkość. Jeśli to tak można nazwać. A do czego jest ta wtyknięta druga część wtyczki za tobą? Jakie wtyczki? A tamto, tam jest taki stary piec kaflowy. Jeśli nie wiem, masz babcię na wsi czy coś, to oni na pewno mieli taki stary piec. I to jest po prostu. Ja mieszkam w kamienicy, wynajmuję tutaj mieszkanie i tam jest taki piec. I on nie działa, bo go wyłączyli, ale wcześniej on był na prąd tak jakby zrobiony. Także to jest właśnie to. Dobra, dress up. No tak się przyjrzę, to w sumie po mordkach najlepiej będzie. No ten mi się wydaje najsłodszy. Plus ten zimowy też jest całkiem spoko. A ten jakiś taki zwyczajny, co mu jest? Dobra. Ja jestem gotowy, Rajaton, na walkę. Jakiego ty masz? Twój jest chyba... A, widać dupę. Świeci mu się przez to. No to nie wiem, jakiego ty masz. Przehiczowałeś? Mixed. Aha, dobra. No tak, tak. Dawaj, już. Startuj. Cyk, wbijaj. O tak, te piece. Ciężko, bo mam kabel na tym. Jeszcze raz kwitłem zimę. Mam kabel na kamerce i ciężko mi jest tam dojść.
z kablem. A ten fajny dosyć. Tu i co on będzie chciał? Widzisz, dobra. Moje kolefanty kusują na mojego, widzisz? Oho, donate znowu. Które urodziny? 24 za tydzień. Damiano z 27 wpłacił 5 złotych. Które urodziny? 24, już tyle na karku, że szok. Dobra. Formalny ma krzyczeć, ale ma być też... No ja na tego zagłosuję. Ja głosuję na tego na lewej, na dole. W Holstein ten śnieżny, bardzo fajny. Właśnie liczę, że jak dałoby się zatrzymać, to bym sobie przebierał je co porę roku. Na przykład ten zielony byłby na wiosnę, na lato byłby jakiś dragonflyowy, ten Lucky Beast chyba tak się nazywa. Time's up i kto wygrywa? Zaraz poczytam chat. Siema, kurak.pl. Trzecie miejsce, jak na razie. Trzecie miejsce. Kurwa, no. Ja nigdy nie potrafię dobrze zagłosować. No nie, mojego. Leszek Kawaler. Wiesz, o. Jeszcze można przegrać tutaj. W sumie. Dobra, jest szansa, że wygrasz. Któryś z nas przegrał. To ja nie wiem, Kacper, to jest takie trochę dziwne. Znaczy z tymi mieszankami. No i kto wygra? O, Julka z Twittera wygrała. Ta, dla nich zawsze wszystko łatwiej. No. Ale staruch, i macie mieć tyle lat. Ja się czuję w porządku, jak młody Bóg nadal. Dobra, to dla mnie nagroda. Co kurwa? Dla ciebie są skrapy w takim razie, skoro wygrałeś. Ja sobie biorę nagrodę. No, zostaw mnie proszę, Bifa. Sami jesteście starzy. Ja się czuję młodowiekiem. Tylko tak myłem nawalam. 100 lat? Dziękuję, Damianus. Chłopco, tylko w tych. Damianus, ja przypominam, możesz pisać na czacie jak chcesz. Nie wiem czemu się nie przeczytało. Jak coś w skrzynce tutaj jest. Tutaj możesz sobie zebrać więcej. To byś sobie porobił. Dzięki wielkie, Damianus. No, ale nie musisz wysyłać pieniędzy, możesz pisać. Na getów. Aha, wyskoczył ci już ten skin. Na getów. No kumam. No pewnie jest tak, że im więcej tych poletek... Na getów. Im więcej jest tych poletek na Bifalo, tym większa szansa na to, że więcej tych coinów dostaniesz, nie? Gratki Ziko. Damianus ma popo. Co to znaczy? Nie, Damianus po prostu lubi tak. On nie lubi na czacie pisać. Patrzcie widzowie, jakie fajne cornery zrobiłem. Zajebiste, nie? Dobra, właśnie, jakiego mi brakuje? Unhitch. Czekaj, Raya, to na sobie sprawdzę. Kogo mi tutaj brakuje? Mógłbyś podejść. No, dziękuję. Dress up. I brakuje mi z ryjów Festifa. To zaraz sobie go znajdziemy. Tego mi nie brakuje, a go nie mam? Aha, dobra, mam go. Jestem głupi jakiś. Zimowego mi brakuje. To brakuje mi dwóch Fearsom i jednego Festive. Dobra. Dwa Fearsom. Jeden Festive. I szyjemy go. Ja to na jaką mieszankę zrobił. A z czego to są te rogi? Te rogi są z jakiego skina? Nie wiem. Chyba ognisty drabin. Damianus ponownie. Ale nie jestem. No dobra. Nie wiem, co się znowu stało, że Iwona nie czyta, to ja się będę starał. No ale skoro tak uważasz, skoro tak wolisz, to ja... Sobie pożarcie. Wiesz, nie mam nic przeciwko. Fajne te bramki, kozackie są. Zajebiste. Jeszcze te kolory też pobadałem i nawet spoko wyglądają. No i więcej pół, tym więcej coinów, no. No i miałeś przed... Co miałem? No jaja trzeba z mięsa. Ale przepiekłem, myślałem, że o co innego ci chodzi w ogóle. No ale dobra. Bo się zepsują. Dobra, przebierzemy go sobie jakoś śmiesznie teraz. Rogi mu damy takie, ryjka mu damy wojownika. Buty mu damy takie, a ogon mu damy... Nie wiem. Ten. Rozbity mnie. Irona. Confirm. Dobra. Będę miał ciekawego Bifala. Gracki Ziko? Jaki Ziko wygrał? Ten zebranie z niskiego roku jest najgorszy? Nie, on też mi się podoba. Taki Dragonflyek. Tam około tych wybiegów daje dużo tych skrapów. A, okej. Okay. Pokaż jak... Dawaj pokaz jak wygląda gorcz murki zniszczone. Sprawdzałem i wyglądają dość do dupy i tak. Znaczy te z kryształu, znaczy z księżyca są spoko, bo nawet ja sobie zrobiłem tam w tej przed kuchnią, koło ptaka.
Walki Bifalo? Walki Bifalo to by takie no... Bardziej myślałem chyba Kordzio to wymyślił, że spoko by było jakieś tam, że się utrzymujesz na tym Bifalo, musisz odpowiednie klawisze klikać, żeby w ogóle się dało. No fajne by było coś takiego. No. Ty, ja sobie zrobiłem teraz frostbite, no dobra. Ile tych lalek powinno być? 9, a my mamy na razie 7. To jeszcze 2 sobie muszę zrobić, z tego co rozumiem. No, ale taki quick time event byłby spoko, no ale to też jest fajne. Przebierasz sobie Bifalo, mają różne skiny, dla mnie to spoko wygląda. Czy mogę pokazać murki nowe? Mogę. Karacy też by. O, przecież. Tutaj mamy nowe murki z Moonrocka. Tutaj mamy z kamienia, a tu lecytowe pokazywałem wcześniej, też mogę jeszcze później ewentualnie pokazać. Plus też na rogach jest zrobiona ta figurka Bifalo, postawiona tak, żeby to ładnie wyglądało w miarę, chociaż pewnie nie wygląda. No. Siema, the hentai demon. Demon. Ty, ale... Co? Witam, Kurak. To redacted pomysł? No dobra, no, to nie mów na razie. Myślę, później. No. Dance Dance Revolution Bifalo Edition? W sumie? Może coś dadzą z kotami. Bardziej pasowało? W sensie ten pandził o tym rodeo, nie? No to by było spoko, serio. Examine Leszek. Najgorsza mechanika? Ale to by było takie dosyć... że musisz być w miarę zwinny, a tak w tym momencie to patrzysz co on pisze i czy ci się udało ubrać się jakiegoś tak. Tak, znowu to samo. Po części każdego ubranka, no i chyba największa szansa. No, znaczy my myśleliśmy wczoraj tak, że ten, jak będziemy grali ja, ty, Paweł, nie? To, że każdy z nas ubierze albo formal, albo fearsome, albo festive. I jeśli powie jakiegoś innego, tak, to głosujemy na ostatniego, nie? Tego pozostałego jednego. Też by było spoko. O, te kamienne są spoko, przez to, że ten mech sobie tak rośnie. Myślę, że właśnie, Rayton, te kamienne można dać na grup Fisha, bo tam, wiesz, one by no tak obosły mchem, nie? No wiem, od dawna mi mówił, skiny są czekli, od dawna już mówię. Na początku streama ci mówiłem. No to wiem, dobrze, jesteś super. Jesteś taki zdolny i mądry. Dobra, zhaczuj i dawaj. No klikam, to on wpierdala coś. Dobra. Jest bit. Skiczowałeś? To mają taką samą czapeczkę. No tak, jest. A, to z wojownika czapeczka. Greetings, travelers. Greetings. Chyba przywoła jakiś ruski. Pewnie będę jeszcze Kasper. Ja czekam na jakieś dotrawy w ogóle. To co za rok Katkuna? No tak myślę, bo nie ma innego tygrysa. Na razie. Formality. Dobra. Taki niezbyt festive, czyli mojego bym nie brał już. Przerażający. No to głowę mają... Na twojego bym głosował. Wiesz? Tak mi się wydaje. Najbardziej znienawidzone stworzenie w Konstant? Pingwiny. Pingwiny, małpy, żaby, żabi deszcz bardziej nawet niż żaby. Ale pingwiny, małpy głównie. Znaczy nie polega do końca na farsie, bo musisz ogarnąć, które ubranie jest jakie. Tylko, że no, szkoda, że to nie działa tak, że musisz ubrać go w ten sam set zawsze. Ty mój dostał 100% głosów. Co by sobie? Patio obi w trzecie miejsce. No niby ma te paski, no ale to tak, takie trochę naciągane. No jedyny kod jaki jest w grze w tym momencie, w Together. Kurde, Julka z Twittera, drugie miejsce. Po pierwszy będzie ten na dole po lewej, nie mój. Znowu przegrasz? No niestety Artaka. Nie. Tiger Shark to jest te wytyfy? No pewnie, no, że przegram. Ty wygrasz. Nie no, mój... No jakim cudem? No, miałbyś w ogóle nie festive, a on ma z dwie rzeczy festive. Nie, patrz na to, to jest totalnie... Nie, nie wierzę. No wiem, że mogę zagłosować na siebie. Właśnie głupio, że nie zagłosowałem, bo się okazało, że wygrał, ale mi się wydawało, że według jego opisu to nie pasuje. A i też dostałem. No tak, tylko że oni dostają tak do łapy, a nie... Idę, wiesz co, coś zrobić do żarcia. Sobie. Tiger Shark, wytyfi. Lwa morskiego? A, tygrysa morskiego. No w sumie Tiger Shark, nieważne. Nic nie mówiłem. Nie wiem co sobie zrobić. Dobra, zrobimy jeszcze raz takie. Przydałby się, nie wiem, króliki chyba zabić. Tak zrobimy, dobra. Oj, to się psuje zaś znowu. A tam to losowość.
Chyba tak najlepiej, bo już nie wiem. A, to RNG, Jezus Maria, do dupy, trzeba zrollbackować, bo nie wygrałem kontestu. Jeszcze raz gramy, jak coś. Głowa jak mam przed... teraz. A. Kasper, już widzę, ogarnia kombinację. Całkiem nieźle. Jakbyś tam, Kasper, odkrył co i jak, to ja wiesz, ja chętny na informacje od ciebie. Kurde, mogłem wziąć coś do rozpalenia ogniska. To jeszcze przyjdę po to. No, także tak wyglądają te murki, a zaraz jeszcze rozwalone mogę pokazać te księżycowe przynajmniej rozwalone. Baby shark, dobra, dla porównania, tutaj są stare, a tutaj są nowe te rozwalone murki. Te zostawiłem, bo tak dosyć spoko wyglądają jako... O, ktoś nam tu umiera w klatce. Chodź na chwilę. Baby shark, jak coś, to nie musisz przepiekać monster mitów, żeby dać później ptaku. Działająca forma masła, bajkartus. Na dwa forma i jednego firsona nic nie da się stworzyć. Serio? Wyskakuje po prostu? A może już masz, tak, dlatego? Chociaż nie wiem, czy to tak działa. Nie, no. Nie powinno raczej. Nie. Baby shark. Tak jest, to spoko. Nie będziesz miał powtórek i nie będziesz tracił. No bo wcześniej się dało powtórki robić, nie? Dobra, 6 wystarczy. Ciekawe, jak Wes komentuje te zawody. No myślę, że tak taką żywą przemową, aż zapłonie po prostu coś. Tak przemówi tutaj pięknie. Do naszych graczy szanownych. Dobra, może sobie go przebrał znowu. Albo zostawię go takiego. Przydałoby mi się kupić. Jest jeszcze jednego. Czekajcie, muszę zobaczyć, jakiego mi brakuje. Także co, unhitch. Chodź tu szybko. Hitch tutaj. No, o, nie. Halo. Dobra. Frostbitten jak się robi? Frostbitten robi się z dwóch Fearsome i jednego Festive. Festive. Muszę znaleźć. Nie mamy. Festive. To trzy festiwy. Ale mamy jednego Fearsoma. Dobra. Ja też mam jednego Fearsoma. Masz festiwy jakieś dwa? Nie. Formal mamy jednego. No to co? Przydałoby się wygrać. Festive. Jeszcze jeden festive. To Fearsoma odkładam do skrzynki na razie. Baby shark, no co jeszcze mi zrobili, przez co będę śpiewał teraz w kółko. Mam nadzieję, że gon robota tworzony z trzech firsem i głowę forge z dwóch firsem. Aha, to się sumuje wtedy. Ja pierdzielę. Dobra. To w ten sposób to Kasper działa, to w sumie nie jest tak ciężko. Nie złowić. Słucham? Jak możesz nie wiedzieć? Nie wiem, zacina mi cię dzisiaj coś. Co z tobą nie tak? Film o pszczołach. Powodzenia, Bambu, jeszcze z publikacją. Fajne balony tam masz tam, o? Tam? Pierwsza osoba, która zauważyła. Ja ci. No Leszek, bo miałem kiedyś piosenkę o Leszku Kalefancie, który mnie zostawił. Moje serce krwawi, Kalefant mnie zostawił przed obozem. Coś takiego. Bro, you just posted cringe, you gonna lose a subscriber. Oh my god. Co? Masz może ten? Dwa lucky coiny? Nie. Gnoju. Nie chcę mi się do bazy lecieć, panie. Dobra, gramy w konkursik. Jędrek cicho, bardzo dobrze. Zobacz coś, jakiego mam fajnego. Znaczy on jest pomieszany. O, nie, tak. Patrz. No. Robocik jest. No, siema robot. Albo takiego kwiatowego ci pokażę, gościu. Paki kozacki coś. Fioletowy balon, ja im mogę kolory zmieniać, pokażę wam później. Tylko musicie mi znowu przypomnieć, ostatnio mi nie przypomnieliście, że mam zrobić fikoła w balony. Albo taki zimnioczek. Kozackie. Pokażcie mi te balony, jak je widać, bo ja specjalnie kamerkę powiększyłem, żeby były w ogóle. Fioletowy? O, rzeczywiście on jest fioletowy i niebieski. To dwa moje ulubione kolory. Ktoś tu zgadł. Dobra. Że przez łeb masz zwidy. Nie, to prawdziwe. No patrz, on się normalnie, kurde. Bo teraz jak masz taki dzwonek, to możesz je sobie przejąć, te bawoły. One będą twoimi ziomkami. Możesz im wtedy imię nadać. Nie będę. Na przykład Riotona nazywa się Julka z Twittera. Tylko nie mogę imienia jego zobaczyć, nie wiem dlaczego. O, atak Julka z Twittera.
Tego śnieżnego mówisz? No dobra. Nie, ja się przebieram na śnieżnego. On był Fearsome i Festive chyba? Pa. Co jest? Nie udało się. A nie, dobra, udało się. Wiesz, początek dnia i lagi. No. Fajny, bo taki mopsowaty trochę, nie ma tych oczu. Dobra, start. Siema, contest. Fiolet najlepszy, oj tak, oj tak. Mógł to szybciej gadać. No. Znaczy ten start jakby się dało skipnąć jakoś. Może jak się najedzie na niego, to jest skip. Nie, niestety. Dobrze, już trzyma się tam. Atakować Julkę? No, bo... To specjalnie jest. One tak specjalnie, wiecie. Robią sobie, że o, atakuj mnie, haha. Festivity, formal. Fearsome i friendly troszkę. Dobra, głosuję na tego na dole. Po lewej. Ja na swojego. Ja na Julkę, no bo wiesz, simpuję. Jesteś simpem i dlatego na Julkę głosujesz w kółko? No, wiadomo. O, Julka z Twittera jesteś, to taka Julka, co wiesz, co krzyczy, że o Jezu, wszyscy coś tam. Nie będę mówił słowa na G. Tak, wiesz, śmieszne to jest. G? Słowo? Chyba nie można mówić G słowa. No, na YouTube. Gówno. No, tak, gówno można akurat. Kurde, no! Trzecie miejsce. Znaczy, ten co zagłosowałem, a trzecie. To chyba dobrze. No, dostanę jednego coina. Do dupy. Zimowy skin z Winter's Vista. Drugie miejsce. Bepsi. No, znowu 50% szans na nas. No twój wygra, bo jest pomieszany, a u mnie jest tylko przerażająco jakiś tam. A może jednak nie? A w ogóle nie jest formal chyba. O, Julka z Twittera, no, jak zwykle. W świetle fleszy. Tylko elefanty się lampią, to jest dodatkowa widownia. G słowo. G word. O, siema. Ile ty dostałeś z tego? A, bo zagłosowałeś? Tak. Dasz mi ten, skrapa jednego festive? Jestem za tobą, jak coś. No tak. Dzięki. No w sumie niepotrzebnie się oddawałem, bo też potrzebuję. Masz coiny. 4. Ja też nic nie kupię. Nie za starzy jesteś. To ci pożyczę już tego jednego. Daj mi jednego coina. Jak ja cię wcześniej prosiłem o 2, to mi nie dajesz, a teraz mam mniej i ci oddaję. Widzisz, jakim jestem prawdziwym przyjacielem? Szmatu. Przed chwilą dałem ten. O, udało się. Ja też potrzebuję festy. Ja no, śmieję się tylko. Nie, czekaj, czyli tutaj dwa festy i jeden. Fearsome. Jak coś, to formal i Fearsome są tutaj, to nie kupuj. A, dobra, nieważne. Nie no, Fearsome miałem już, wydropiłem. Tylko nie miałem tych tutaj. Halo, unhitch. Idź tutaj. O co w tym chodzi? Źle powiedzieć. Masz coś tak, że przebierasz sobie te bifalo i każde ubranko ma na przykład, może być, że jest takie formalne bardzo, takie, jak to się mówi, na G też słowo. No jak garnitur się ubiera, to tak, no, że ładnie, formalnie. Może być też taki zabawowy, czyli jak ja teraz sobie go ubiorę, taki, no, że haha, śmieszny trochę jak clown i jeszcze jest przerażający. No i później wystawiasz ich na ten, na pokaz. Wychodzi gość i on mówi, że dzisiaj chciałby zobaczyć bifalo, który jest przerażający, ale nie jest formalny i ma troszkę w sobie takiego tego festynu, czy coś takiego, nie wiem jak to nazwać. Taki, że świąteczny jest, powiedzmy. No i ty głosujesz, który z tych bawołów, które są tutaj na tych wszystkich hitchach, tak najbardziej wygląda. Dzięki czemu dostajesz później pieniążki, jeśli wygrasz na przykład tam pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Jeśli dobrze obstawisz. Kumbej! No, coś takiego, Kubot. Tak, tak, gorczy event, no. Siema, Aleksander. O, eleganckie... Nie, to... Jak to się mówi, że... Na galowo, kuźwa. No, na galowo jest wybrany. Miałem mówić, że galantowo, nie wiem czemu. Ale nie chciałem. Gustownie, też może być. Dobra, ja bym może no. Się poszedł... A w sumie mam jedzenie. Formala potrzebuję jednego teraz. To były chyba dwa formale w tej skrzynce, czy nie masz? Tak, no to mam. A, to są dwa fearsome jeszcze. Próbowanie na jednego. Został mi chyba też ostatni, nie wiem który. A Lucky Beast mi został. Potrzebuję dwóch festive i jednego Fearsoma. To ja jednego Fearsoma kradnę ze skrzyni. Kradnij. Kradnę. Content.
Grałeś kiedyś takie gry? No mówię, dlatego by ci się podobało, bo przecież przebieranki, nie? To idealnie by pasowało. No i masz to takie tutaj to wszystko. Tu sobie ich przebierasz, tu im szyjesz nowe ubrania. Albo przydałoby się jakieś mięso normalne. No i tu ich wystawiasz sobie. Po co ci mięso normalne? No to jedzenia, am. No to meatballsy ci nie wystarczą? Polish beef album? Wystarczą. Mówisz Star Planet. No ale trochę, no jest trochę RNG, że czasami tak wydaje ci się, że no tutaj jest to część ubrania taka, a się okazuje, że kto inny wygrywa i nawet tak nie można czasem być blisko. No bo się zapłaciło. Jacko, nie, wydaje mi się, że mody mogą tutaj mieć problem jakiś. U mnie nie było na razie problemów. Jezus, no bo tam po prostu są takie, że każdy głosuje na jakieś głupoty i każdy ma inne poczucie humoru, no. To mogło być to, Kubot, tak myślę. To? Mówi Star Planet. Dla niewiedzących, bo tylko inne skiny należy pomieszczać. Tak. Niektóre są skin także na przykład dwa te same, jeden inny. No ja ogólnie jutro albo pojutrze będzie poradnik i będę tam chciał wszystkie przedstawić kombinacje, jak to się robi. Stardle to była miłość? Aha. Fajnie, że kochałaś kogoś przede mną, lol. Jak tak można w ogóle? To nieźle, się rzeczy dowiaduje na żywo. Ja idę siku jak zwykle na streamie, pół godziny streama wybiło, ja muszę iść siku. No, ze dwóch. Ale mi ścięło cię. Kurna, przydałoby się tą drugą skrzynkę zrobić. Są gdzieś light bulby? Nie ma. Oczywiście. O. I nastała cisza. O, jest! No proszę. Balony to jak zabawa. No bo nie wiedziałeś, że to ty jest. Siema. To nie wiem, Jacko, co się dzieje. Może jakiś hotfix? Nie co? Mamy mięsa. A, no dobra. Jasne, jasne, siku. Poszedłem na fajkę tak nie naprawdę. Nie wiem, kto to wrzucił, ale... See ya. Kurna, chciałem sprintować. Za dużo w gęsi nagrasz? Ej, bo ogólnie ludzie mówią, no, że jak idziesz do kibla, to przychodzą ci posrane pomysły. A mi teraz przyszedł genialny pomysł. Jeśli będziemy ściągać Bifalo do podziemi, żeby tam zrobił swoją hordę, to nazwiemy go Nikt, bo on jest top donatorem. I nie wybrał nadal przedmiotu żadnego, którym go tam bym odznaczył w kapliczce. Donatorzy mogą być tymi. To jakby dzisiejsi, to Damianos by wygrał, bo około 50 zł wpłacił już. Ale no tak, nie wiem, jeszcze nie mam żadnego. Dobra, w sumie możesz zaczynać. Nie miałem żadnego przedmiotu jeszcze dla Nikta. Nikta. To nikogo. No i my pomyślałem, że można nazwać nim. Będzie miał całą swoją hordę bawołów. To będzie horda bawołów Nikta na serwerze. Harem. Wiem, że mogę głosować na siebie, ale ja wybieram tą osobę, znaczy tego Bifalo, który najbardziej pasuje do opisu, tylko że mi to często nie wychodzi. Bo o to chodzi w tym momencie. Nic ci to nie daje. Tak, jestem Wesem. Mam balony. Formalny. Och. No. Most festive. Dobra. Czyli wszystko, żeby było straszny, formalny i jeszcze... Ty, to ja tego głosuję tutaj. Tak mi się wydaje, tego na dole. Rajeton zawsze głosuje na swojego i zawsze wygrywa, proste. Trzeba mieć zaufanie do siebie. Patrzcie to, jak po evencie wszystkie niki skiny znikną. Cała zabawa pójdzie się no, kochać. Tak, jak z karatami. No niestety, ale chyba działają teraz karaty. Możemy spróbować co? Też potem. Się obawiam, że na zawsze stracę mojego karata wtedy. Befani, trzecie miejsce. Befani. O, bardziej coś festywnego, czyli dobra. Mój jest najbardziej festiv, no bo tam ma psy. Psy. Kurwa.
A, dobra, chodź. Drugie miejsce moje. No, to pierwsze moje pewnie. Nie dowiemy się niestety. Bo zobaczymy po paczkach. O, ścięło, aż teraz streama widzę. Ja dalej o kurwa, one tu przyszły, te bifalo. Ale ten twój bifalo się teleportował tutaj. Tylko, że jest w miejscu zatrzymany, więc spoko. Bo wiesz, że one były schiczowane. No to brickbomb. Nie, nie, coś ty narobił, on teraz będzie chodził. No i trudno, no, lepsze. Ale nie, on jest schiczowany, to nie będzie się teleportował dalej. Gdzie stał miejsce? Oho, ktoś znowu do Nate'a strzela. No jak pies, tak jaki słodki, nie może wyskoczyć z wody. No. Dobra, Damiano, 100 biedy. No dobra, Damiano, to co? Chcesz zacząć hordę jednak ty? Rozumiem, że o to chodziło. Dzięki wielkie, Damiano, za stówkę. To już na urodziny nawet półtorej razy mam. To co? To chyba horda Damianosa jednak. Chyba, że wojna donate'ów teraz wleci. Sobie wezmę jednak tego. Wow. Inaczej nazwę. Śmiesznie. Smacznego, Izuś. O, teraz będę mógł simpować. Byłaby dobra. A komu simpujesz teraz? A, zobaczysz, jak wygra. Twój też się teleportował na farmę. A, to typowo. No, także jeszcze raz dzięki, Damiano, w takim razie, no, to twoja horda będzie w podziemiach. Ej, on dalej kontynuuje. Tak? Tak, on dalej... To nie teraz wiem, się... Dopiero się... To... Nie... Wygrałem. No, to nice. Musimy je odhiczować, żeby przyszły tam. Ej, oddaj trochę. Masz, bo ty zajęłeś drugie miejsce. Dziękuję. A gdzie jest mój? Halo. Kliknij unteach na ten... Unhitch, czy coś takiego. Może sobie kupić dwie puszki, aż? Serio to tyle wystarczy na dwie puszki? Jo, pierdolę. Ej, ten streaming to jest tak OP rzecz. Tyle można wygrać dzięki niemu. Ja pierdolę, serio aż dwie puszki dam radę teraz normalnie? Jo, pierdolę. Ale pokczamp. No gdzie on jest? Kurna. Nie wiem. Czy powinien przybiec zaraz? A nie, bo mi się znowu teleportuje. Dobra, to chodź ze mną, debilu jeden. No dopiero teraz załapał się. Zamknij drzwi, jak już wychodził. Damiano, są ukradł karty rodziców. Ja coś czuję, że Damiano jest kozak biznesmenem i nie potrzebuje rodziców, żeby mu płacili za rzeczy. Gówniarze wy. No, ale wrypał się ładnie na moment, nie? Ładnie wszedł. Akurat kiedy trzeba było. Weź złote coinów przynieś 5. No, ale cheater z poprzednich eventów ale, będzie zbierał. Kurwa. Słyszę. To ja zebrałem. Tak. No, widzisz. Przyniosę już kilka, żebyśmy sobie już mogli ewentualnie dokończyć. Leszek lorowo był farmerem? I paliwko najlepiej. Ile paliwa? Dużo paliwka. Do ogniska? Ta. No to mam przy sobie. Tak, ja mam kiepsko. O, to nowe. Mam kiepsko. Szybko. Jakaś postać 100? Co? Co? Masz glomer gupa się ten. Uleczysz. Ty go weź najpierw przebierz, bo jest wieczór. A nie hiczujesz go. Chodź tutaj, chodź. Dobra, udało się go. A, nie mogę teraz tego zrobić, bo jesteś zajęty. Dobra, czyli został mi tylko ten. To przebierzmy go tak troszkę dziwnie. Dobra, czekajcie, to jest formal w pełni. To nie. Warrior to będzie Firso. Buźkę mu damy taką pomieszaną. Tu mu damy, powiedzmy, tego, a ogonek mu damy z coiny? Zimowego tutaj. Mam, już ci daję. Dam ci połowę coinów. Czekaj jeszcze. O kurde. Gdzie ty znikłeś? No trochę tylko. A i trzymaj to, żeby się wyleczyć jeszcze. A, masz 5 HP mniej, to nieważne, to się nie leczy. To się nie leczy jednak. Dobra, którego mi brakuje? Ty, ale żartuję. Brakuje mi takiego, co sobie... dwa festi w jednym Firso. Dobra. Festiv. Cyk. I ostatni bifalo dla mnie wbija. Elo. Dobra. Hajs, to karto z doświadczenia mówi. No gdzie taki 12-latek by miał pieniądze normalnie? Taki hajsu. Karate Ewa. A działają te karaty?
Możemy spróbować, ja się boję, że go stracę na zawsze. Rok temu był bardziej taki na pewno dynamiczny, jeśli o to chodzi, no bo rzeczywiście trzeba było z nimi biegać, coś się działo. A teraz jest takie, że no przebierasz je sobie i tak niby spoko, ale tak szczerze to stoisz tutaj, nie? Ale i tak to jest dosyć w porządku, mi się wydaje. Dobra, dress up, może mu damy teraz... to mu damy. Będzie taki mieszaniec fajny. Ale super, uleczy kupo 4 HP. Karaty były nie wiem co wy macie tych karatów, coś się działo. W wargu to tak, szukałeś sobie warga, zabijałeś warga, koniec. W pikingu było spoko, no bo naparzałeś się tymi znakami, to jest spoko, naprawdę rzecz. No takie coś się działo tam, okej. Ale, no nie wiem, na przykład ten Year of the Gobbler, to tylko dawałeś Gobblerowi te jagody, on dawał ci coiny i robiłeś sobie światełko. Co? Dolet up, jak się robiło? Którą? Dolet up. Już ci mówię, znajdę ją. Wydaje mi się, że tam było... Aha, dobra. Dwa formal, jeden festive. Jezu, nie kupu drewetu. Skąd wiem, jakie skrapy wrzucać? Dobra. Boczek, nagram o tym poradnik jutro albo pojutrze. Mam 5 coinów, jakbyś potrzebował. No i tak potrzebuję wszystkich. Z forum clay, tak, tam są kombinacje, no ale będzie jakiś poradnik niedługo o tym. Będą wszystkie kombinacje przedstawione. Już. Hitch. Start. Walimy. Jazda z tymi bifalą. Artaka. Znaczy ja tak same roki jakby się liczyło to... Dobra, ten na dole po prawej jest w sumie chyba full festive. A ten po lewej jest taki festive formal. Scream formality. Dobra. Most festive. Głosuję na swojego teraz. Dobra, nie słuchaj go. No, mój będzie pasował teraz. Na pewno. Głosuję na Leszka, ziomy. Leszek jest koks. Ja simpuję jemu. Raczej jej. Karata był spoko, naprawdę. Fajnie się zrobiło te wyścigi. Świnia nie zagłosuje, zobacz. Ej, świnia. Halo? Właśnie skraszowało grę. Bo świnia? Ta. Świnia nie mogła. Chciałem ją lecieć przepchnąć, ale już zacięło. Dobra, to przynajmniej, no to przynajmniej tyle, że ten, że to crash, a nie wywalenie gry. Czyli świat się nam zapisze. Nice. No, nie, bo świat się zapisał. No, bo wiesz, był crash serwera, a nie całej gry. Karata były naprawdę spoko, zresztą mogę pokazać potem ten tor, który zrobiliśmy. Mi się wydaje, że naprawdę fajne było to kombinowanie, to ozdabianie i tak dalej. Fajnie, że zostały te szczury w tej ziemi i wyglądają nadal tak jak na evencie. Dlatego boję się ich wyciągać, żeby się nie zmieniły w normalne. Szkoda, że go nie zostawili na potem, bo w sumie to nic takiego nie dawał, żeby to było jakoś OP. A no zabawa dodatkowa, jakby komuś się nudziło, to zawsze można sobie pojeździć karatami. Tylko uważaj na świnie, ale świnie. Mówisz pancił? Są na wolnym wybiegu. A to wiem, ale no jestem ukierbotą. Wspomnij mi o wargu, bo spotkałem warga. Spotkałem wargę. No. Spotkałem dziwnego człowieka. Ale to nie był człowiek, to był żuber. Księżyc jest... Byłem na księżycu, ale ziemia... ziemia jest półpłaska? Tak mi się wydaje. Tak jak dupnąłem te balony, to się bałem, że spadną, ale się trzymają. Jest zajebista taśma klejąca, widzowie. O, a tu kopnąłem tego, co wcześniej mówiłem, że się popsuł. Tu jest normalny balon, a tu jest pimpek. Wygląda jak pomidor test, serio taki. Co? To jest taśma, jako sponsor. To jest taśma, tak, jestem Adbuster. Sprawdzamy, czy ta taśma wytrzyma. Sprawdźmy to. Normalnie się nie zmienią, zawsze kolorowe. O, tu git. Syfon? Oboje są spoko. Oboje, właśnie jeszcze pamiętam Tube Riders. Skyfan. Świnia będąca w stanie wywalić serwer, tak to on. A nie, jednak początek dnia, wiesz? Głupia świnia, dlaczego się zbagowałaś? Ty, twój bifalo został mimo, że... A nie, dobra, bo już się połączyłeś z serwerem. No, widzisz. Może dlatego. Najpotężniejsza postać, a to już czytałem. Przynajmniej jak dałem statystyki z nowego roku, to się nie zmienił. No dobra. Nawiązanie do Intermajora. Jezus, Artaka, Jezu, to jest tak cudowny film. Znaczy może nie cała to uniwersum. Ale to jest tak wspaniały film. A nie, wiesz co się zbagowało? Mam dwa bifalo. Mam Leszka i drugi jest jego kopią. Patrz, na dziko, mamy takiego na dziko teraz. Ej, zajebiście. Na dziko mamy takiego bifalo. Poka, gdzie on jest?
Co ta? Nie widzisz go? O, rzeczywiście. O, zrzucił siodło. Jest, jest. Zrzucił siodło właśnie. I drugi też. Dobra, zajebiście, to mamy trzeciego bifalu jak coś. Dobra, hiczuj swojego. Ale je mnożysz, górak. Ale nie mam pojęcia, jak to działa teraz. Czy on taki zostanie już? Bo przecież on jest nie mój, więc powinien być normalnego wyglądu. Jest półpłaska. To jest chyba schiczowane do tego, do lustra. Nie, nie jest. On jest w ogóle nie stąd jakby. A, dobra, są inne bifale, to teraz będzie ciężko zagłosować. Ajajaj, ajajaj. Byleby się świnia dobrze zrozumiał. Troszkę formalny. Nie ma być formalnym tak bardzo jakoś. Bardzo festivity. Dobra. Bit more friendly than scary. Scary. Dobra. Ja na swojego głosuję. O, dostał głos od merma mój. Cox. Jest półpaska? Nie dalej, nie wie. Dziki, Leszek, chłopaki. No jednak na swojego. Dobra, to chociaż się nie zbagowała, to jest zawsze coś już. Jebać świnie. Bifale, dude! Zobacz, jak kolefanty się ułożyły. Jak obserwują. Zajebiste. Widzowie, brat no, Leszka, patrz. Artaka nawet nie wiesz, jak ty trafiasz w niektóre rzeczy. O, Emilia. Czemu Emilia? O. Brat bliźniak Leszka powinien wygrać. Waifu, no. Jak można. A właśnie, mogę kurna na waifu. No. Second place, proszę, żebym ja wygrał teraz, proszę. Zagłosowałem na siebie. Dobra. To pierwsze miejsce albo moje, albo tego losowego typa. Proszę, czego proszę, proszę, miejsce? Proszę. Leszek, Leszek. Kurde no! Czemu ja nie... Ale słabiutko. Ale jestem nopkiem w tą gierkę komputerową. Ja. Dobra, jak coś teraz nie potrzebuję nic w sumie. Nie, ja też dostanę chyba za udział. Zostaniesz taki sam, jak ja. Czekaj, pozbierajmy te śmieci też. Dobra, chcesz? Czekaj, czekaj. A w sumie odłożę to do skrzyni. Będziesz mógł sobie patrzeć, co tam mamy. Czekajcie, to siodło odłożymy gdzieś tu. Ty, to siodło się zduplikowało też, to mamy dwa siodła, spoko. Ty, właśnie, czekaj. My te siodła przerobimy od razu. To teraz mi powiedz, ten dolet up, jak się robi? Dwa razy formal, jeden festive chyba? Czekaj, no jeszcze raz cię sprawdzę dla pewności. Dolet, tak? A. Formal 2, jeden scrap festive. Jeden festive, dwa formale, o. Formalnie jak w realu, w przodu granitu, w tyłu golizna. Ja no ty, na inżynierskim egzaminie, jak byłem, w sensie na obronie, to miałem garnitur tutaj założony, a spodnie miałem jakieś dresy. Sobie tak siedziałem i tak się uśmiechałem. Tu mucha czerwona, a na dole dresiki. Frostbitten? Jak? Frostbitten jest dwa razy fearsome. I czekaj, co tam było jeszcze do niego? I jeden festive. Clay coinsy możesz dostawać za wykonanie tych zadań na Clay account, plus często dają linki. Jeśli będziesz u nas na Discordzie, to na czacie Together tam często wysyłamy, kiedy są te linki. Właśnie to muszę zrobić. Linka sobie kliknąć? No. No dobra. No dobra. Wiesz co, ja bym się teraz zajął tym. Przenoszeniem Damianosa do podziemi. No dobra. No to ten, z tego teraz. Nie, nie. Kuzyn Leszka, znaczy bliźniak Leszka tu zostaje na zawsze. Bo wiesz, ja już chyba mam wszystkie skiny. Czekaj, a jak breaknę Bonda? Czekaj, zobaczymy coś. Mamy wszystkie skiny. Patrz! Usunąłem ze sobą ten, wiesz, tego Bonda z tym Bifalo, a brat Leszka patrzymy. Nadal jest taki sam. Masz już wszystkie, tak? Tak, ja mam wszystkie. No to gicior. Dobra, czekaj. Ja ci tu pod drzwiami zostawię ten, dwie kupy glomera, żebyś je sobie mógł podpalać tam ognisko, a ja lecę zrobić tego Damianosa w podziemiach. Będzie miał własną hordę, chłopacki. Własna horda wow. Damianosa. Ja pierdzielę. Dziewczyny też, bo nie wiem, może są dziewczyny, może nie. Dobra, jeszcze zrobimy raz takie. Nie ma już mięsa, elo. Nagrzej mnie, nie pokoruj. A właśnie. Siema, zgrydziu. We wrapie. Co masz we wrapie? Co tu glumera robi? Zostawiłem ci, żebyś to podpalał. A, no dobra. Siema Marceli też, bo nie pisałeś chyba wcześniej. Amadeusz, Mozart, Ama. To nie wiem, gdzie tego wrapa zostawić. No tam, gdzie są te jedzenia. Dobra, tutaj w suszę. W suszę zostawić. Dobra,
Zgredzio omygy, omygy, pokczam, to zgredzio prawdziwy. Czy jaja i kelp? Co wyjdzie z tego? Czy jaja i kelp? Może ratatuj, ale to, może też to... wetgub wyjść. Ojej. Coś tak czuję, że wetgubik tam wlatuje. Ojej. Niestety, mój drogi przyjacielu. Jednak jagódki są najlepsze do tego. Jagódki OP. Dobra, naprawimy to przy okazji. No, na Urs się nauczyłem, a, jednak rata. Oglądasz? Lol. No. Nie wierzę. Lol. Tomasz, no, trzeba zostawić tego dislike'a. Dobra, teraz jak już wrócę i będziemy dalej sobie robić te konkursy, to mogę inaczej nazwać mojego pifalo. Nie, już możemy zrobić, bo już mamy wszystkie, ziomek. No wiem, ale możemy sobie dalej pofarmić te coiny po prostu. Dla zabawy i tak. No co? No dobra, no dobra. No dobra, a potem jak wrócę z jaskiń, to możemy przerobić ten. Możemy przerobić... O nie, 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 nie. Mamy ważne. Co mamy? Bierzesz miot. No to o to mi chodzi, chcę iść na ten, na grób. No właśnie. Tylko flinta nie zapomnij po drodze. Trzeba złożyć ofiarę. No, mam przy sobie 40. Ja 37 tylko. Ojej. Czekaj, drewno sobie wezmę. To nie wiem, czy ofiara podziękuje. Czy będzie wystarczająco? A słyszałem, że Fisher mówił co łaskę, więc... Więc jemu wystarczy chyba. Mam nadzieję. Ty, kurde, bo my tego... A dobra, w sumie teraz jak Paweł będzie miał czas i ty będziesz miał ochotę i ja będę w domu, to napierdzielamy sobie te Giant Cropy, co ty na to? O, no chętnie. Ej, co się stało w ogóle z porami roku? Jest zakwitne za dwa dni. Ty zauważyłeś, jak że pory są? Roku są na zegarze jakoś dziwnie? Nie, normalnie. Facet. Czemu dziwnie? Nie wiem, mam wrażenie, że chyba zaktualizowali tego moda i teraz wygląda jakby była dłuższa jesień i wiosna, co w sumie jest prawdą, bo trwają po 20 dni, a lato i zima są na 15. Może mi się wydawało, że to było prostopadłe do siebie. Może moda zaktualizowali po prostu, no. Możliwe, facet. Możliwe, ja nie wiem, ale mnie nie tylu. Ale ile dłuższa? Jeden dzień, czy tam... No... Nie, no 15 dni trwają... I wiosna i... Znaczy, to rzuć na konkurs i sobie idź. Co na konkurs? A nie, no sam se zrób, będziesz miał też spoko. Co to za problem? Ale boję się. Nie bój się, Rajota, będzie super. Ten twój jest bez ubranka. No mój tak, bo sobie go zanbondowałem, bo chcę... Ten... W sumie nie ten droga. Bo chcę sobie tego zanieść Damianosa do tych, do podziemi, żeby tam hordę swoją zrobił, nie? To będzie spoko pomysł. A co, gdzie z tym to nie, modem? Nie, tylko... Co, co, Rayton? Tylko Alliance. Dobra, przepraszam. To Alliance Damianosa zrobi. Zgredzio, chodzi o to, że można je przebierać, jeśli się tam dostanie. Na start dostajesz jedno przebranie, a potem możesz sobie przebierać ich więcej. Dobra. Damianos 2-4, tak? Tam było 2-4 w niku. 2-7, bo widzisz, pomyliłem. Dla widza. Mój dostał przygłos. O, halo. Twój zero. Dzięki. Ale mój tam w ogóle nie brał udziału. No ale bierze jakiś. Nie moja. Nie przebrany. No, jeśli wygra się nimi ten konkurs, znaczy głosujesz na tego, który ten gość ci tam powie, że najbardziej pasuje do opisu. I wtedy dostajesz nagrody za to z Gredzią. Mogą być królową biegności. O Zirel ilu. Rayton tak wygrywa zawsze. Miejsce. Jak ja zająłem człowieku, jak mnie tam nie ma? Odpuść se. Masz wyimaginowanych no przyjaciół. Nie. A właśnie, może zajrzę do miejsca, gdzie zawsze respią się jakieś popieprzone rzeczy po aktualizacjach i ogólnie. Nie, nie, nie. To może ja lepiej. Jestem ciekawy. Znaczy tylko chciałbym zobaczyć, czy się coś zrespiło, ale nie pamiętam, gdzie to było do końca. Za jakąś rybę, fish morsele czy i kilof. Ze skinem. To chyba nie to miejsce. Dobra, nie wiem, nieważne. No i jeśli mamy go na tym dzwonku, naszego Damianoska, to powinien on móc zejść do jaskiń. I ja go tam zostawię, Damianosa, żeby się dobrze czuł. I będzie sobie po prostu robił dzieci, założy rodzinę. Mam nadzieję, że mu się to podoba oczywiście. No i będzie tam się dobrze bawił. Dobra, czy to będzie działać? Czy mój Bifalo ze mną zejdzie? Ucisz warczyry, ja zaraz mu dam jakąś light bulbę, niech się cieszy.
Elu. Dobra. Trzymajcie kciuki, bo mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że Damianosa nie oszukałem na pieniądze w tym momencie. Niech Bifalo działa. I godzina streama, uhu. Jednego coina. Co, co? Nice. Jednego coina zostałem. Dobrze ci poszło. Nie! A nie, jest! Dobra! Jezu, już się wystraszyłem. Cześć, Damianos. Tak, działa, nadal. Mamy Damianosa, jest git. Chodź, Damianos, idziemy na imprezę. Ja pierdzielę, już się bałem, że nie wyszło. Tych też tu mamy za dużo. Kurde, gościu. Zrobisz Bifalo? Mogę z Gredzio za jedyne 15 zł. Po znajomość. Nie no, żartuję. Mogę w sumie teraz nazwać tobą, bo i tak stwierdziłem, że Leszek już musi odpocząć, nie? A Damianos po prostu zakłada rodzinę tutaj. Także Damianosa tutaj zostawimy. Harem. Hordem. Alliance. Jakaś krótka ta godzinka szybko zleciało. Bo się dobrze bawiłeś w dobrym towarzystwie i to wszystko przez to, mój drogi przyjacielu. Dobra, czekajcie, uciszamy. Wow. Tak to jest. Dobra, zmieniłeś to trochę, te murki? No, tylko jednego, żeby zobaczyć. Zaraz zrobimy resztę. Chciałbym, żebyś był przy tym, nie? No, w dzień. Powiedzmy. Dobra, dobra. Jak myślicie, tutaj będzie dobre miejsce, żeby Damianos założył rodzinę? Czy gdzie indziej trzeba? Co wy na to, widzowie? O nie, a ciemno. Jego rodzina to będą te wspierające. Wspierające, tak. Wszystkie Bifalo będą nazywane potem. Znaczy, ja go muszę teraz odnazwać. Dobra. Damianos, tutaj ci będzie dobrze, tak myślę. Ulala. O, gratuluję. Inferno. Damianos, muszę cię tu zostawić. Ja się ubiorę w takim razie. Żegnaj. Baw się dobrze. Mam nadzieję, że będzie się tutaj żyło. Jak należy. No i koks. Mam nadzieję, że się będą to mnożyć. Wiem, że to mogą naprawić w jakiejś aktualizacji następnej, więc dobrze, że to zrobiliśmy teraz, bo by było potem smutno, że już nie możemy mieć Damianosów pod ziemią. Także spoko. Mam nadzieję, że się będzie rozmnażał. Mam nadzieję, że mu tu dobrze, że przyjmie to miejsce jako swój dom. Pierwszy Bifalo, który był w podziemiach. Słyszeliście pewnie o łajce, pierwszym psie w kosmosie. Bo Damianos jest pierwszym Bifalo, który trafił do podziemi. Po co mu zrobić zagrodę? Ja nie chcę, żeby mój top donator żył w jakiejś klatce. On tam ma całą przestrzeń dla siebie. Może nawet ruiny zraszować, jak chce. Nie ma problemu. I w sumie to otwiera trochę możliwości. Bo w takim razie jest opcja zabicia Phil Weavera na przykład. Czekajcie. O, driving glovesy, ale koks. No, mogę pływać, ja. Yeah. Dobra, idziemy od tych nietoperzy. Myślałem, że królik mi pomoże jakkolwiek. Coś mówiłem, zapomniałem. Ten twój królik nie działa. Króliki to bardziej przeszkadzają. No, nie będzie zagrody dla Damianosa, on się dobrze bawi na zewnątrz. Będzie mu tam przyjemnie, myślę. Siema. Dobra, czekam o pierwszym kurczaku. Jak ten. Ja byłem na księżycu z Gredziem, ale to już gadałem wcześniej. Dobra, Rajoton, ja wracam i normalnie możemy grób robić. Bo się trochę cykasz, no. Bifalo versus Phil Weaver. Ej, to serio by można coś pokombinować takiego. Może na kolejnym streamie jakbyśmy robili. Z Bifalontek jeszcze, to byśmy pościągali ich tam dużo. Albo może się już Damianos rozmnoży na tyle, że będzie można Damianosami samymi. Siema, Kordzie. Samymi Damianosami będziemy Phil Weavera bili. To by było coś. Imagine. Kordzie, a co myślisz o tym evencie? Bo ty już byłeś chyba wcześniej, ale tak się zastanawiam, bo ty miałeś inny pomysł na niego. Siema, wspierający. Patrzcie, jakie nowe murki są, koks. No, bo ty myślałeś o tym rodeo. No, nie dziwi mi się, mlecz, jak tam Damianos wleciał, kurde. Na plecach tych bossów wyniesie potem. Gdzie ty jesteś, Rajotonku? Aha, bo mój był przyhiczowany, ten Bifalo, tak? Dobra. Z Gredzio 10. Witajcie. Tak nazwiemy naszego nowego Bifalo. To jest genialny pomysł, zaufajcie mi. Co? Taka prawda. Nie przeczyta?
Nie przeczytało, ale widzieliście. Damianos, pozdrawiam was z piwnicy. Tak, tak właśnie traktuję donatorów. Chowam ich w piwnicy. Właśnie się wszyscy dowiedzieli, że ktoś, kto mi wpłacił pieniądze, to tak jakby czynsz za piwnicę jest. Czoczko nie wpuściłeś. To ja go też nie. No i dobrze. Niech tam siedzi gnój śmierdzący. O. A co to się dzieje? Pa, za kwitkę. A! Walczy z tobą. Weź go szybko ten, zbonduj. Ale zaatakuje mnie. No to załóż se hełm i go zbonduj. Uciekamy. Dobra, przestał cię bić. Teraz musimy mieć zbondowane non-stop, albo będą nas biły. Trochę przypał. Albo uciekamy. Dobra, chodźmy zrobić w sumie ten. No dobra, no chodź. Tylko czekaj, ja jeszcze sobie odstawię te... Ej, bifalo, koalefanty zabijają. Co? No. Bąd. Serio. To gnój jeden. Mówiłem, żebyś go zbondował szybko. Chociaż nie, bo to jest jeszcze trzeci bifalo, to tak ciężko. Dobra, chodźmy stąd. Teraz to już chyba za późno, bo się zaczęły naparzać. Musiałbyś z nim wyjść stamtąd. A i tak się będą biły wszystkie. No, no, no. No trudno, nic nie zrobimy z tym. Sad game moment. Ciekawe, jak to przetrwa. Mam nadzieję, że bifalo. Jakby mi zabili tego. Kolefanty są trzy. Kurde. Ale bifalo też są trzy. Bo jest bratleszka. A, no to wyrównane. No. Bratleszka. Bratleszka, no kto? Dobra, chodź to miotuj, chodź. Dobra, idę. No właśnie, coś tu rosło. Coś tu rosło. O, marchewka. Wcześniej tu dynia wyrosła. Takie rzeczy się dzieją. No i wsadzimy kolejną siema, marchewkę. Siema. No i tyle. I sanity stones. Tak, w tym piecu z tyłu. A niektórych zrobiłem w balona. Nadal się naparzają. Jak tam walka? Nie wiem, ja bym zabił te koalefanty. Bo koalefanta se zrespimy, ale takiego leszka... Nie. Przebranego bifalo na stałe to raczej już nie. Smutek. Chunky unloadu, już to robię. Nie martw się. Ej, teleportował się twój. To 155 dobrze. HP, widzę, że uciekł jak... Nie. Widzisz, jaki kozak? Jeszcze te zniszczone tutaj. No ja właśnie nie wiem, czy te zniszczone też, bo one tak do dupy trochę wyglądają. A to zaraz zobaczysz. No już pokazywałem wcześniej. Chociaż tu pasują w miarę. Tak, bo się misnąłem. Dobra, no chyba okej, nie? Czekaj, bifala mi zasłania. Jeszcze kupę zrobił, ale wezmę. Tak, bo złe znowu poklikałem. Tych tutaj na środku to jednak nie. Tych szpiczastych możemy zostawić, żeby była różnica taka w skinach, tak, nie? Te szpiczaste zostaw. Bo one są akurat spoko, jak są na fulla ustawione. Sorry, muszę to robić powoli, bo inaczej zrobię na złego skina znowu. Trzy ofiary złożę. O, dzięki, to też za mnie możesz od razu. I też jeszcze posadzę tutaj, to nie? Kwiatuszka, o. Dobra. To zostawić szpiczaste, tak? Tak, dobra. Czekajcie, tu jakieś posadzone roślinka w ogóle jest? No i jak myślisz? No tak, mówię. Na mnie spoko. Tak, max cmentarnie to wygląda. To czekaj, ja jeszcze tą cmentarną czapkę założę. Klincik dla Fisza, narra. A czekaj, jeszcze. Przecież jeszcze trzeba popłakać. A. Jeszcze Lucky Coina mu zostawię, na szczęście, żeby mu świeciło. Dobra. Załatwiona sprawa z Fishem. Saniki darmowe biorę. Jestem przebrany, tylko się obawiam, że on umarł przez to, że się naparza z koalefantami. No teraz mi się nie kładzie. No to mój na szczęście zwiał, ale nie wiem jak to wyjdzie. No, bifalo nie żyją, wszystkie. Ja pierdziele, straciliśmy Leszka. Jestem za tym, żeby zrobić rollbacka. Krajoton. Żeby zabić koalefanty... Jak ci się chce klikać na cmentarzu, to... No rób. Mogę. Bo mi szkoda tego Leszka przebranego. Nie, to jest tak piękny błąd, który nie może po prostu zniknąć tak od siebie sam po prostu. Nie. Ale co zrobimy w takim razie? Zabijemy koalefanty. No nie. Oj tak. Nie, uwolnijmy je. No dobra, ale to musiałbyś szybko zrobić. Bo inaczej bifalo się zaczną, no, niezbyt być miłe dla nas. Siema, kiedy ostatnio robiliście rollbacka?
bo wam Bifalo przebrany umarł. Nie no, kupiłem na co, bo jakbym zespulował, to bym stracił całą ilość moich skinów, z puli, bo tam 17 tysięcy mniej więcej wychodzi za wszystkie. Nie! Rollback, ale nubek! Nie no, nie mogę, straciłem Leszka, widzowie. No, Leszka warto. Leszek jest koksem, czaicie? Dobrze, i tak nie rollbackujemy przy bosie jakimś. Na przykład z serwcem. Normalni gracze rollbackują po walce z bossem. Kurczak rollbackuje, bo stracił Leszka. Jest? Tak to działa. A Emilki to nie. No nie, zapomniał w ogóle. Żeby... Nie no, Emilka też jest ważna, ale... Słuchaj. Chodzi o to, że Leszek jest dzikim Bifalo, który został ze skinem przebranym. On musi być naszym ziomkiem. On musi przeżyć. Tylko jest mały problem. On jest teraz wkurwiony. Więc... Chyba całą wiosnę będziemy mieli problem z tym, żeby robić ten event. A widzisz, wiosnę widzę. O mnie to też artaka, ale szkoda mi. No ta zima była lepsza od wiosny. Znaczy, gdybyśmy mieli każdy ilość Bifalo dokładnie taką, ile nas jest, to spoko. Ale niestety. Mamy ich za dużo przez to, że Leszek się sklonował. No i szkoda. Dobra, Rajoton. Kiczuj od razu. Kiczujemy od razu nasze... Nie! No to kolejny rolę. Leszek przestał być Leszkiem! To kim jest teraz? Jest zwykłym Bifalo, który się zabija. Widzowie, Leszek zginął bezpowrotnie. I zaraz zginął też Kalefanty. Kalefanty są do odratowania gatunkowo. No nie, ale coś się, jeżeli tak jakbyśmy wyszli z gry, to byśmy stracili Leszka. Co? Leszek znowu mnie zostawił. Moje serce krwawi, Leszek mnie zostawił, bo była wiosna. Co? No chyba ta. Gdzie jest ten koalefant zasrany? Walimy go na dziurę. Umieraj, kurwa, gnoju. Teraz uciekaj, bo Bifale są wkurwione. Czemu tu futro leży? Ile tu było Bifalo, że umarł jakiś? Uciekaj, od ciebie też goni. Uciekaj. Pierwszy uciekaj, spokojnie. Dawaj, ja będę zamykał. Widzisz, paka. Jedno w murek! Co? No, uciekamy stąd. Ty gnój jeden. Nie! Czemu on niszczy mur? Dobra, już tam nie zwracamy. Sadge moment. Musiałem zabić własne dzieci, no nie. Ja straciłem Leszka, Rajoto. Masz pamiątkę po twoich dzieciach. Nie. Ale już nie jest ubrany. Jest. Ja mam pomysł. Może byśmy ci zrobili Bifalo Hata. Byśmy oboje mieli Bifalo Hata, dzięki czemu byśmy mogli robić dalej event. Kanonicznie Leszek mnie zdradził. Tak, Leo, dzisiaj kupiłem te skinki. Co bardzo mówiłeś? Się cieszę. Aha, ty masz. No dobra, to ja też sobie założę. Nie mogę stracić takiej pamiątki. Halo, gdzie jest ta czapka? Czemu ja mam tutaj te czapki? A zaraz będzie padać chyba. Nie mam czapki, Bifalo. Sadgę. Cześć, zrobimy sobie czapkę Bifalo. Ile jest skinu? O, tą sobie zrobię. Obawiam się, że murki tam już poumierały. Dlatego właśnie była ta podłoga zrobiona specjalna, ale no nie wiem, czy to cokolwiek zmieniło. Już uciekły. Halo, na co wy jesteście tacy źli? Dobra, już rozjebał murek. Czemu on mnie dalej bije? Dobra, już mnie nie bije. Spróbuję go ciapnąć. Dobra. Jak go nazwać? Zdrajca. Jak poniszczyły mury, cholery jedno. Dobra, to będzie trzeba kiedyś naprawić. Zdradzieckie koalefanty. Leszek, jakie koalefanty? Znaczy no, Bifalo zdradzieckie. No już zwalana, nie żyjący już dawno. Przykro mi. Co jest? Czy on biegnie mnie zabić? Jakbyśmy je skiczowali tutaj i po prostu sobie to zostawili? No to chyba dałoby radę też, ale zostaje jeszcze jeden. Ciekawe, czy można mieć więcej niż jednego.
Czekaj, idę odnieść żarcie do lodówki. Ale poniszczyły, co im się stało tak nagle? Jakiś giga wkurzony. Okres. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Rajoton. Pora akcja, naprawdę. No dobra. Trudno się mówi, nie? No niestety. To co, idziemy z powrotem na grób Fisza? No, no tak, tak to wygląda. To fajna pora. A cmentarz teraz? Znisz Zaleszka? Nie no, Leszek żyje, ale się przebrał. Ja nazwij go jebana szmata. Co, może teraz te, farmy. Chcecie się farmy teraz? No i tak średnio te farmy się chce na razie. To się... No musielibyśmy sadzić chyba teraz najlepiej Dragon Fruit plus ten, czosnek i cebula. Bo Dragon Fruitów nie mamy. No i tam reszta, które są pewnie, jakiś watermelon jest na wiosnę dobry. Wiesz, żeby te gigachropy posadzić wszystkie na tych ich miejscach, żeby mieć ładnie je ustawione. No, bo tutaj przygotowałem marchewę miejsce. Jedną mamy. Giga marchewę? No. Leszek mnie znowu... Nie... Fajne są, bo... Fajnie są, co? Bo mi się podobają, poza tym przecena z 200 na 60. Znaczy wiesz co, Leo, te przeceny są zawsze i na stałe, więc to nie ma się co tym akurat sugerować, ale skiny jak dla mnie zawsze fajnie bardzo wyglądają to tutaj, więc... Więc jest gicik, mi pasuje. Każdą cenę mogę wydać. Znaczy ja wydałem 36 zł, bo kupiłem te skiny, które są tylko nowe, a nie te, co były dodane w Gorgem kiedyś, bo już je od dawna tam w sumie mam, no to tylko dałem kasiorę za te nowe skiny, czyli do murków, do bramek, do tej Ibrei na przykład, jak tutaj, aha, fajny lak. Jest wyłączony samozapłon? Nie, dlatego mieszkamy na oazie, tylko i wyłącznie, nie ma tutaj wyłączonego samozapłonu. Kurwa. Na poprzednim streamie spaliliśmy sobie prawie bazę, bo pies się jeden zrespił w farmach. Także też było koks. Jezu, ale zdradził mnie ten Leszek. Tak się cieszyłem, że mamy takiego bifala, to on się musiał odbagować. Czemu jak bugi są śmieszne, to się naprawiają same, a jak są wkurzające, to się nawet nie da ich naprawić, jak się kod napisze od nowa. Czemu życie jest takie? Znowu mnie zostawił Leszek. Jest naprawdę klątwa. Klątwa Leszka. To jest. A, clean sweeperem clean sweepera chciał sweepować, dobra. Niezły jesteś wickerbotą. Dobra, ja naprawiam grób Fisza znowu. I tu to teraz te duże farmy? Wiesz co, nie wiem. Możemy coś tam posadzić, ale nie wiem ile mamy nasion też. Ty coś zaproponuj. Co? Nie no, chyba wrapowaliśmy nasion. No tam powinny być... Co jest? Jakieś fireflies tu latają i nie no, mogę... Mamy warzywka mamy z tego co widzę. O, grzybki są. Jakie są? Grzybkowa skrzynka. Grzybkowa skrzynka. Szparagi i jeszcze coś... Nie wiem co to jest z pomidorami, ale mam po prostu to na zielono. Ale ten, nasiona są już w skrzynkach pod tym. Na farmach po prostu. A, okay. W tamtym miejscu powrapowane. No nie wiem ile ich tam jest, tak szczerze, nie pamiętam. Oświetlenie na farmach mi się przydało. O, piorunem dostałem. Dobra. Tylko jakie by fajne było. Zastanawiam się nad lampami. A pozmieniałem tylko na tych, w magazynie, bo tak jakoś inaczej tam to wygląda, spoko. W sumie poczekam tutaj do końca nocy. Bone grenade. Dobrze napisałeś. Jakie by się przydały w sumie te 4 na roga przynajmniej. Ja jestem simpem Leszka, bo pernikiel no, tutaj, gdzie, nie mogę nic zrobić. Rzucałeś ten. Tu gdzie rzucałeś... Okej, to mój bifal. Tak, to mój bifal. Spoko to tak wygląda. Tutaj na rogach farm, co nie? A okej, no co w ten sposób. By było myślę, że mówisz? Tylko, że na rogach by było dużo. Jakbyśmy postawili z 2 latarnie na środku, to by one oświetliły więcej, mi się wydaje. 4 na środku. 4 aż? Tu nie, no 2 by wystarczyły. Mi się wydaje przynajmniej. Dobra, gdzieś nam się tepły bifalo i nie wiem gdzie są. Jeden jest tutaj, to chyba u twój. U mnie jest jeden. To nie wiem, gdzie się pozostałe zrespiły.
Dobra, może bym te murki ponaprawiał, bo mnie to denerwuje, że są takie rozdupcone. W sumie czekajcie, mamy gotowe murki tutaj. Jest, jak jest głodny, chodź. Dobra, nie wiem ile tam było rozwalonych. Ja bym myślał o latarni, o, w tym miejscu i w tym miejscu, albo pionowo tu i tu. Myślę, że te wtedy czekaj, by... na karmie pieska. Dobra. O tak, pożar, najlepsza część streama. Myślę, albo tutaj dać latarnię pierwszą i tutaj drugą. Psy. Aha, Jezus, nie słyszałem. Psy. Słyszę już, ale wtedy nie psy. Słyszałem. Psy! Bo żeby Leszek się nie teleportował nigdzie. Znaczy teraz to już jest zgredzio. No. Siema. To na modach? Nie, nic tutaj nie ma takiego zmodowanego, co by dodawało nową zawartość. Tylko są mody typu mapka i... nie tyle. Jakiś, nie wiem, co tam jeszcze. A, nie mam akurat. No Grounded Snowfinder, Whitefall, Show Bundle, no tyle. I hyć. Nie no, idź stąd, czemu się tu teleportuje? Głupie bifalo, to mój ja chyba. Was nienawidzę. O bla bla bla. Dobra. Są zimowe, więc git będzie. Ty, ale nigdy wcześniej nie atakowały murów na te bifale, jakoś zawsze się tak udawało przejść tamtędy, że jak nawet się wkurzył na ciebie, to nie było problemu. Dzięki, na co przyda się? Musimy inną drogę teraz. Nie no. Póki jest wiosna, to tam w miarę można tego unikać, ale... i tak nie było nigdy problemu. No, naprawię te murki, powinno być git. Tego jest na nakarmiłem. A twój tutaj? Śmiesznie, to twój jest na farmach. No. Czekajcie, gdzie jest tamten skurwiały? Lechosław. Lechita. Serio, ile potrzebuje to do naprawiania? Dobra, raz, dwa. Czasem zamiast naprawić, lepiej stworzyć nowy. Bardziej się opłaca. Nie mów tak. Czekajcie. Nie, no! O. Zabijcie. Masz miotełkę? Jezus Maria, to znowu nie ten. Mam. A co? No daj. Zmienię sobie czekaj. Parę skinów. Bo znowu źle kliknąłem. Trzymaj. Cyk. Jezus, ile tu potrzeba? Aha, to spoko. Nie, zabijcie mnie. Jak to się stało? Dobra, to chyba serio rozwalę i naprawię od nowa. No i jest, działa. Czekajcie, tym. Maria. Dobra, dziękuję. Jeszcze jedno. Czemu to jest za duże? A teraz jest za małe. Apeki głupie. Dobra, nareszcie. Kamienny murek, Reaper. Tak z dwa razy jest. Jeszcze raz. Matko, ile ci tego potrzeba? Dobra, i teraz ciebie jeszcze trzeba naprawić. Dobra. Murek naprawiony, jest git. Gdzie piękna konewka? Gra z murków i do drewna by się przydały. Konewka jest w narzędziach. To nie wiem gdzie dokładnie. Cyk, 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 cyk. Jest taki burdel wyku. Trawa. W sensie tam w skrzyniach na rondzie. No to trzeba od razu. No to mówię. I mięsa trzeba zanieść. Co? No, fajnie się jeden zrespił. Który? Nie wiem, w sumie. Chyba mu. Stoi w środku tej trawy. A, ten też tutaj jeden jest. Siema. Baby Rage.
Ty, no w sumie skoro mamy ciebie i jest wiosna, a ty blumujesz, to ty od razu robisz tak, że roślinki są pogadane, nie? Więc można by się tym zająć, no ale ta, nie no. Wiem. Nie wiem, czy nam się chce. No, już to dobry pomysł, ale... Myślałem też, czy nie spróbować tych karatów odpalić. No to jest dobre. Dobra, to spróbuję. To może rano już zrobię. Żeby było cokolwiek tam widać w ogóle. Tu jest mój wrap z karatem, dobra. Chodź grzać dupę. Siema widzowie, czemu nic nie piszecie? Dodajcie ze mnie. Nie mam karata. A to... Wystarczy mój jeden w sumie. Reszta się zrespi, wiesz, tych cienistych. O, widzę, Marceli też kupił sobie. Prokwo, go, dzięki Nightbot, że jesteś. To trochę taki nie do końca dopracowany, bym powiedział, ten update, jeśli chodzi, znaczy ten event. Jeśli chodzi o to właśnie, jak one się zachowują czasami, że ten... Jak już masz je, to nie wiem, nie powinni to wyłączyć na czas update'u, może to, że mają... no... Cieczka. Nie działają karaty? Co tam? Sami musimy spróbować. Siema Nacy, w porządku. Okazało się, że na teście wczoraj, jak pisałem wstępny, przyszedłem na jeden wstępny test rano na kierunek i napisałem 50 pytań w 8 minut i wyszedłem. A potem poszedłem na test, który był z domu zdalnie i było super. Mówię, ale fajnie, będzie łatwo, bo to był łatwiejszy kierunek. I nie dość, że było trudniej, to jeszcze wywaliło stronę i jak ktoś nie zdążył, to trudno, to jego wina, ale zdążyłem. Kiedy stworzyłem ten świat? Chyba po pierwszej aktualizacji Return of Dem, czy Return of Tides, jakoś tak. Albo tu nie, tu jeszcze nie było wody, czyli to było przed Return of Dem, ten świat stworzony. I dopiero woda się później dodała, tak mi się wydaje. Siemka to ja. Czy pokażę bazę? Mamy parę filmików, tam nasza baza 1000 dni, nasza baza 500 dni, ale mogę w sumie się przejść tak trochę. Podobno te karaty nie działają, więc nie wiem. Najpierw mleko czy płatki? Ja w rękach tak po prostu. Znaczy ja nie jem w ogóle płatków z mlekiem, jakoś nie przepadam. W gębie od razu. Ale... No, w gębie, wlewasz to palącym... Jesz płatki, a później właśnie gorącym mlekiem. To jest każdy procent, glitchless. Dobra, to może od góry zacznę bazę pokazywać. No, z tobą się przejdę. A zapraszam na wycieczkę. Dobra. Tutaj zaczynamy naszą bazę od katapult, które naparzają w pająki. To jest nasza farma pająków. Dlatego się odsuniemy już, bo zaraz się urodzą. To jest nasza strefa Halloween. Uważaj, bo pszczoły nas za to uchodziły. Strefa Halloween polega na tym, że są posadzone drzewa i mamy ten. A wiem. I mamy sobie tutaj różne rzeczy fajne, takie straszne. Jest rękawica Thanosa. Tutaj wcześniej była farma królików, ale ją przenieśliśmy w inne miejsce, od kiedy króliki są do dupy. Więc stwierdziliśmy, że tutaj zostawimy sobie miejsce na to potem. To są bawoły. Tak, bawoły, które się teleportują. Tutaj mamy strefę Winter's Feast. Taka sobie po prostu jest i tyle. Tutaj przechodzimy do naszego portu. Mamy trochę drzew, taka wyspa jakby lunarna mała. W naszym porcie jest... O, mogę zabrać w sumie. O, możesz, będzie jedzenie. Na naszym porcie jest mały magazyn. Łódeczka do pływania wszędzie. Farma tych kelpów. Puszki z rybami, no i farma tam u góry, jak widzicie, Rioton zbiera leafy meatów. Ja już lecę dalej. 100% mapy odkryte, tak. Ten świat ma 100% mapy odkryte, całkowicie jest odkryta ta mapa. Planuję ją sobie kiedyś wydrukować w ładnym formacie, w jakimś, na takim w miarę dobrym papierze i gdzieś powiesić. Dobra, tu mamy naszą stację jeszcze Sanity. Jeszcze w ramkę obrobić. Stacja Sanity, zbrojownia, magazyn. Z lampeczkami. Bifale atakują pszczoły. Tak. Dobra, odsuńmy się stamtąd, żeby się teleportowały. Chodź na dół gdzieś. To zaraz dokończymy. Płatki z wodą, woda z płatkami. To może zacznę teraz od dołu. W sumie mogę zejść tam, no. To tak zrobimy. Tu mamy mostek. I ten mostek sobie gdzieś prowadzi. Tak, będziemy w McDonaldzie pod koniec wycieczki. Zreszkił się chyba twój prosto na pułapkach. No to jest. Dobra. Nie, są oba tutaj, git. O. Ile mają HP? Ale... Połowę, a twój ma 100 chyba. Może je uleczymy czymś zaraz. Tu mamy portal, zmieniamy sobie postaci. Idziemy sobie do bazy. To musiało być mega nudne, to Paweł to robił na szczęście. Siema kolos. O, ale mnie przestraszył tym kolosem. Tak, i tutaj niestety są... O, widzisz? No, nieźle zrobił. Co ten Bifalo debil jeden.
to może go zabić. Nie no. Zobaczymy. No, za pułapkami mamy też te doszczelania takie. Ładnie porobione. Tu jest rondo świętego Pilivera. Rób se tam pan co uważasz. Tutaj mamy farmę świnek. Wiesz, tutaj bo teraz mamy... z Bifalo na wszystko się triggeruje, więc no, uważam. W sumie. Tutaj se mamy krasnoludki. Dobra, mój Bifalo żyje. 500 HP ma. Tutaj mamy farmy, byłaby, jagódek tych. Byłaby para, ale no niestety. Tu mamy farmy nowe. Zniszczył. Rondo 4,5 roku, trawa, patyki, stare farmy. Zagroda z Bifalo, która już tu jest od dawna bardzo. Tu mamy zagrodę z kuskami. Mamy tylko niestety jedno. Tutaj się pojawia Antlion. Tak, Damianos przed rollbackiem był, więc spokojnie. Tutaj mamy kapliczkę dla wspierających, właśnie po lewej stronie są wspierający kanał, którzy kiedykolwiek przynajmniej raz wspierali kanał, więc tutaj oni są. Obecnie jest tylko Kubot wspierającym. I tutaj mamy top donatorów. Też można sobie wybrać. I tu mamy ten, tor dla karatów, siema. I tutaj mamy ogródek. Taki chiński, z karatami, ze wszystkimi tymi wagami i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda, te karaty sobie tu biegły. A tutaj można było je trenować. No i myślę, że spoczko. Chyba tyle w sumie pokazałem. No jeszcze mamy grup Fisza, który tam wcześniej był. Czy o czymś zapomniałem? Kuchnia, no i tak dalej. I baza podziemna. Lunarnej. No, to też w sumie. Mamy jeszcze tak, tutaj mamy pułapkę na B-Queen. Tutaj małą bazę na Lunarnej, gdzie mamy też pole pułapkowe, minibazę. Tutaj mamy te, jak to się nazywa, altary, a tutaj mamy pułapki na Krampusa, farmę Krampusów. No i baza pod ziemią, no to w sumie chyba wszystko. Tak to wygląda. Karaty nie działają, więc nie będziemy próbować. O, siema. Trudno grać w Wormwoodem? Nie wiem, Rajaton trudno. Rozmnażają nam się Bifalo. No nie mamy małego Bifalo w tym. W klatce. Także Damianos pewnie też się rozmnożył. To wymyka się spod kontroli. To niezły evencik. Co tam jeszcze? Wormwood fajny, ale na start. No, wylądowaliśmy w McDonaldzie jak coś. Znaczy wiesz co, od kiedy są nowe farmy i on ma to działanie z nowymi farmami. No ta. No, ja sobie tutaj mówię, no. Chciałem, Mateusz. Znaczy, no mówię z tobą też. A weź. Co wziąć? Weź ten. A nie, w sumie nie. Ty masz miotełkę. Magrzybków jest taka kamienista najlepsza. No to dobra. Nie, odstawiłem. Siema. I patrz, zestrał się tutaj, no kurna, no. O, mój też tutaj. No dobra. Gordzia, no mamy że jeszcze tutaj slota. Jak coś. Będzie trzeba zbudować. Biedny Antlion dywan? Nie ma innego. Wow, zablokowałem się. Właśnie, po co mi czapka, jak już mam? No i widzisz. No i koks. Na dole pewnie 9 Damianosów biega? Może. Mokekę im zrobić? Też jest mądry pomysł. Zobaczymy pod koniec streama może ile Damianosów się zebrało. A, co ja patrzę? Tutaj. Co ja patrzę? Zrobiłem mema niechcący. To w sumie, jak się tam zrobił, to możemy te wyrzucić gdzieś. No właśnie tak myślę, że te moglibyśmy gdzieś odstawić, a te, które się zrobiły w tym... w zagrodzie byśmy przejęli. Później. Aha, nie mogę uleczyć na razie. Gdzie byśmy chcieli ich rzucić? Śpi. No normalnie przy ich hordzie. No nie, nie. Tam gdzie były. Odprowadzimy je do domu. Okej. Okay. Hentai demon. Oj. Co? Hentai demon to tutaj jest. Przyszły te? Macki? A, tamten. Znaczy macki. Na czym polega farma Krampusów? Jest ona obmurowana figurkami, więc tam nic nie zniszczy tych figurek, ani nic tam nie wejdzie do środka. Są tam postawione katapulty. My je ładujemy, Wickerbottom czyta książkę na ptaki i od razu czyta książkę usypiającą, żeby te ptaki usnęły. My te ptaki wtedy zabijamy. I przychodzą Krampusy, które automatycznie są zabijane przez katapulty i nie mogą wejść do środka. Taka farma też może być opcją na przykład zabijanie psów. Też to spoko. Dawaj, dobiłem się. Tak mało łapek jest. Pewnie widzów dzisiaj mało i kradną widzów i wszystko, a takie dymy się działy, smutek. Co jest najlepsze, z tej farmy dostaliśmy tylko jeden plecak. Tak, a reszta dostaliśmy z jakichś randomowych Krampusów albo z bicia tego. Ja wydropiłem 3. No. Albo z bicia Klausa. Poszły wtedy. Nasrał na środek jeziora i śpi tutaj jeszcze, jaki najebany. Z poprzedniego Antlion na dywan.
Zrobisz kiedyś serię, jak każdy z was gra na wspólnym świecie od nowa swoimi ulu postaciami? No, tak robiliśmy, Oliver, w sumie. I prawdopodobnie jak wyjdzie cały Return of Them, to też tak zrobimy jeszcze raz. No tu jest ten świat, na którym my gramy i tutaj gramy raczej też postaciami, które nam się podobają, bo po co mielibyśmy nimi grać? Więc to taka seria może nie, że widzicie wszystko, co tu robimy, ale no już były takie serie. Z Weberami była pierwsza seria, gdzie tam pokonaliśmy, przepraszam, pierwszy raz Pulivera czy coś. Teraz ja sobie też serię World dalej ciągnę na streamach. No ale pewnie jak wyjdzie wszystkie te aktualizacje, wyjdą już z bety, będzie pełna i ostateczna wersja Return of Them cała, to wtedy sobie zrobimy jakiś nowy świat i pogramy na tej aktualizacji. Zobaczymy, jak nam tam pójdzie. Ty, no nie dawaj, wiem, co odstawiamy robić. Je. Mówisz, zabieramy odstawiamy je na te? Je. Dobra, to teraz wypuścić orkę. Czy uwolnić orkę. Pierdolamy! Ale tutaj laguje przyjemnie, widzę. Podobają mi się te złote płotki przy tym. Chociaż czarne też były spoko. I tutaj to wymieszane skiny murków też spoko pasują. Fajnie jak są dwie rzeczy właśnie, dwa skiny do takiego jednego murka, bo wtedy można fajnie to mieszać, nie? Tak jak tu u Fisza. O, widzisz? Pobrał ofiarę. Nie. Znikły. Nie ma. Połknął. Sadgę tam zrobiłeś? No i kolefant, bifalo się tam zestrał. O, czekaj, tu są darmowe te. Nie, nie bierz je. No, ale one i tak tu odrosną. No co, chciałem marchewki. Czekaj, jestem gotowy. A, no to. Siema! Co robicie, chłopaki? Dobra, gdzie jest mój? Biegnie za mną? Szkupę. To co sobie jest tutaj. Dobra. Żegnaj. Żegnaj. Przyjacielu. Nara! Fejkowy Leszku. Ale mi smutno, że się odbagowało to, naprawdę. Chciałem mieć dalej takiego Lecha. Lecha Shandy na przykład. O, siema, dzięki za marchewkę. Dobra. Co tam piszecie jeszcze? Te menu i muzyczka w nim, jakby Clay robił sobie bekę z tego, że sprzeda licencję. Nie, no serio wygląda. Mi się ta muzyczka bardzo podoba. I te animacje też są spokojne. Nie wiem, czy tak się złościsz, guściu. Tylko ten Bifalo urośnie dopiero za kilka dni, dlatego dopiero za kilka dni będziemy mogli znowu robić ten. No tak, ale wiesz, jak mają czerwone dupy, no to... No ciężko, wszystko rozpierdzielają po prostu, co się da tylko. Ja się tam do nich przejdę. No i jeszcze muszę zbierać kupę. No ten Bifalo... Jezu, tam są trzy Bifalo już. To może naprawdę się wymknąć od kontroli. Tak z królikami. Dobra, coś wymyślimy. Kiedyś. Obiecuję. Marchewki. Harry. Nara. Dobra, kurde. Tak. Kurde, mogłem w sumie zrobić sobie to. Nie drzyj się! Masz, zryj. Które to chwasty? Forget me locy to chwasty. Co tam się dzieje, Rioton? Pokaż. Wszystko stąd można wykopać. Tu jest potato, karot, potato, tomaród. Takie se tu gnoje rosną. Jest pusto. Wszędzie nasrane przez te bifalo. Dobra. Dobra, nieważne. Idę se stąd. Nakarm kurę? Chyba już nakarmiony. Gdzie się dalej? To go pogłaszczę. Dawno go nie głaskałem. Ooo. Jaki szczęśliwy. Od Pawełka dostałem na urodziny, z tego co pamiętam, więc korzystam, Milusia. A co, z drugiego będziesz miał. Zastanawiam się, co robić. No moglibyśmy w sumie powoli kończyć i byśmy wtedy sobie, wiesz, przez... Psy? Nie. Przez całą wiosnę byśmy sobie pofarmili z Pawłem i z tobą. I byśmy porobili ile da rada tych po prostu... Kurwa, gnoju. No z tobą, Rioton. I byśmy sobie po prostu zrobili te oznaczenia tutaj na wszystkie rośliny, żeby to ładnie wyglądało i działało. No a nie chcę tracić tej wiosny, bo dopiero się zaczęła. Gunwo wszędzie, gunwo. No niestety. To jest taki podsumowanie całego eventu. Widziałem, no co? Dabuj dla hejterów. Ja hejterom robię tak, o. Jest?
Zobacz, pajęczą rodzinę zrobiłem. Tak, i później będę klikał spację i wszystkie się rozwalą. Spider Decoration, Spider Ring. Bardzo ładne. Ja nie wiem, że słaba muzyka, imię, no moim zdaniem banger, tylko brzmi jakby wojsko wchodziło. Co? Taka bardzo przyjazna jest ta muzyczka, kordzia. Wy się za bardzo słuchacie pewnej osoby na E i kończy się G-Rig. Właśnie, idę sobie zabić te... Idę sobie zabić, wiesz co sobie idę zabić? Króliki. O, też pójdę, czekaj. Zawsze jest to przyjemność, jak się patrzy na nich, to śmierć. Dwa razy mnie zabiło, albo przynajmniej dwa razy na tym świecie. A właśnie, nie pokazałem, gdzie przenieśliśmy farmę królików dla kogoś, kto prosił. Chyba więcej tam wcześniej. Nawet. Przenieśliśmy ją sobie tutaj, siema chłopaki. Ja tam też. Mówiłeś. No tak, ale nie mówiłem, nie pokazałem w miejsca, w które to... Chociaż nie, bo chyba przebiegałem tędy. Ja mam nic przy sobie, więc nie strygeruję. Ja strygeruję. No chodź tutaj, podejdź. Siema! Chłopaki. Narra. No i farma królików, pok. Nie, znaczy walę ich po jajach tak, o. Przybędnie. Pumasz? Dobre słowo, Antok. O, ale efficient farma, nie? Widzowie. Rajaton jeszcze mu przywalił. Zabycie chujem. O, siema. No. No, udało się. Coś tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, coś mi przybagowało. Jest jeszcze jeden tam w środku. No wiem. Ale wbijam po niego. Tutaj na ten. Tutaj też na wolności widzę jest. Tak? Tak uciekają, to mnie tak denerwuje. Właśnie dlatego tą farmę przenieśliśmy, bo tylko nas wkurzała. Dobra, git. Tylko nas wkurzała ta farma, bo przeszkadzały te króliki wszędzie, więc je przenieśliśmy dalej, bo jak dostały nerfa, to nie było w ogóle to opłacalne. Bo wcześniej byśmy mieli z tego masę żarcia, a teraz mamy gówno, tak jak tutaj leży jedna. Dlatego im zostawimy, żeby im śmierdziało, bo to są już zwykłe śmierdziele w tym momencie. No siema, co tam u was? No cześć. Chodź. Wrócimy. I'm speed. Nie. To jest ty, kurczę. Umasz? Nie tędy. Nie tędy droga. Boga. Na pewno tobie. Ta cisza. Zaraz dzisiaj jak mu streamowałem, jak tutaj naprawiałem te wszystkie rzeczy, które się nam zepsuły. No co tak mało tych świetlików tu macie? A potem pokazałem ile jest. A, to sorry. Ale głupol z niego. Ale głupol. No, ja się nie zbierałem na świecie. Dobra, nieważne. 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 Kiedy króliki lore? Były już króliki lore. Nie, bo pomyślałem o tym, że mógłbym dzwonkować tego ostatniego bifalo i on wtedy by się nie rozmnażał raczej. Ale tak, ale i tak już się rozmnożył. No właśnie. Także już dupa. Nie, no będziemy musieli je posprzątać, Rajo. To po prostu wiesz o co chodzi. Nie, no. Kill him. Kill him. Wiesz. Nie, no lato. Weźmie, no to wtedy się, jak na razie to tam. No ale ich tam jest podejścia. Za dużo, nie? I tak będzie trzeba, bo pełnia skin tego. Ale dziecina, no ale kumam. Wiesz o co mi chodzi? Gówno jest takie, że one się nie są, wiesz, nie są oswojone w pełni na zawsze, nie? Nawet jak już go oswoisz, to nie będzie oswojony na zawsze. No tak. I gdyby to naprawili w tej aktualizacji, tej wiesz co teraz zrobili ten event, to by było zajebiste, bo byśmy sobie stajmowali każdego z naszego, mielibyśmy po jednym bifalo. By nie było żadnego problemu. Balony na kurwiarz dalej? Dobra. Teraz się odkleją. Mogłeś wrzucić za każdego donate'a. Tak, za każdego donate'a na kurwa balona. Zobie zniszczyłem. Jedna złotówka, jedno uderzenie. Zniszczyłem ich. Poleciały na łóżko, do spania. Będzie na co, obiecuję. Nie obiecuję tak naprawdę, żartowałem. Kurde, napił mi się browaru jakiegoś, tylko coś mi się nie chce wziąć ze sklepu. Pumpernickel, nie wiem czy lubisz perły export, ale to jest bardzo ważna informacja, nawet jak nie lubisz. W Żabce, jeśli kupisz dwie perły export, są za 2,50 sztuka. To jest 90 groszy mniej niż normalnie. To jest niesamowitą liczbą po prostu, bo masz za dwie perły, masz 2,5 perły. Tak jakby cenowo, nie? Bokser się odpalił. Jak pijak mówi, że tanio, to rzeczywiście coś jest. Ty, bo pada deszcz, jesteśmy na oazie, a tu jest ten.
Może znajdziemy sobie kozę voltową i zniszczymy na koniec streama serwer. Czemu nie? Trzeci rollback, czemu nie? Dobra. Nie wiem, gdzie ta kupa jest. Przed chwilą mi się wydawało, że ją widziałem. Coś mi idę do pszczół, bo mnie tam lubią. Lecz, lecz. Tu cię nikt nie lubi, to iść do nich, frajerzy. Chyba zgubiłem ten ślad. Fuck. Tak, już się zmieniłem. Do dupy. Pierwszy chyba zawsze się tak szybko. No mamy klatkę dla Bifalo, tylko trzymaliśmy tam oswojonego Bifalo, ale przez event się przestał być oswojony i przez to, że nowe Bifalo też tam dołączyły, to dzieją się dziwne rzeczy, jak widać. Bo już mamy trzy Bifalo, z tym dwa są małe. O, bo helmet. A rozstawiłem je tam, żeby wiesz, żeby to wyglądało tak bardziej Halloweenowo jeszcze. Kurde, nie. I dałem też kilka na ten. Zbrójki też możemy chyba. Mamy w sumie. Mamy kilka nawet, jak mi się wydaje. No ale dałem je tak, żeby tutaj jakieś czaszki leżały. Dałem też kilka takich rzeczy do tych, do kus, żeby to też tak pustynnie wyglądało, wiesz. Deal życia. No spoko, tak żeby Paweł mógł narzekać. Paweł będzie i tak narzekał, więc to byśmy nie zrobili, to efekt ale bez uzyska. Ale już mamy jednego? Gdzie są te? Marka? LOL, jak ona wyrosła na giga? No, bo ja to zrobiłem. No. Zrobię to, ty jesteś bez farmy reunem. No. Czekaj, muszę znaleźć, gdzie są marchewki. To nie są karotki. To nie są karotki. To chyba tabliczki też nie weź, są. Bo po nasionkach. Ale no jak będą ten. Jak będą później znaczy te, wiesz, rośliny na. Na nic nie będzie widać. Na wadze to będzie wiadomo. Aha, tutaj nie wiadomo jaki jest. To skrzynię można nazywać i. Że jak znajdziesz. Czekaj, na skrzynię, czekaj, zostaw na razie. Ja sobie ogarnę to. Tak jestem speed. Nie to, halo. Gdzie jest tam ta czapka? No dole chyba. Jak nowy rok? Nawet lepiej. A jeszcze muszę tutaj... O. Coś czuję, dobra. Że no, z nich może być... Karoty to są oblongi, dobra. No nie to. Coś wyrosło już, normalna karotka, bez... No bo zabrałem pewnie tego. Dlatego. To są duriany. A druga wyrosła. Ale mamy popsute te nasiona. Dobra, daj. Już wiem gdzie. Ale dupną piorun. Dobra. Mamy pierwsze na wadze S. Śmieszne, że duże wyrosły akurat. Dobra, git. A ten jeszcze? To są oblongi, tak? Tak, dobra. O! 452. 452 chyba gramy. 450 kilo to raczej by to nie ważyło. W sensie mam to zapisane teraz. Nice. To tak sadzę tutaj, kurde. Po sobie nie czytałem, mam to wcale. No dobra, dobra. A patrz, od razu je tendujesz, nie? Śmiesznie. Dobra, to mamy karotki na piedestale. Pierwsze, giga marchywa. Szkoda, że nie barabolem. Blacked. Dobrze na co przestanę ignorować. Bifalo Royale. Można siano tutaj jeszcze. Ta cisza zabiera ci. Dobra, widzowie, będziemy chyba kończyć. Bo co? No bo chcemy sobie posadzić tych roślin więcej, żeby one sobie porosły, żebyśmy mieli giga i żeby działało to wszystko pięknie. A to giga nuda, więc. Giga nudy to są, bo będziemy tylko stali, patrzyli czy dobrze rośnie, dodawali rzeczy. I będzie koks. Ja będę przechodził tylko około tego. No, także myślę, że możemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się streamek podobał. Dosyć sporo się rzeczy działo, także fajnie. Był ze mną sobie Rajoton, były sobie Leszki. Był Damianos w podziemiach. O właśnie, do Damianosa jeszcze może pójdę, co? Dobra, właśnie, to zrobię lecimy, jeszcze. Ale no. Tędy. No. Wiem, tylko czekaj, bym się jedzenie robił. Sorry. Dobra, ja mam tego. Dobra, to wrócę po niego. No zwrapa i tak, facet. No nie zrobił się szybko. Już. Dobra. F dla Leszków na czacie poproszę, jak dla tych pięciu osób, które jeszcze zostały. Czy tam ile was jest, nie wiem. No, ale ogólnie wydaje mi się, że było śmiechawo. To najważniejsze, bo ma być zabawa w eventach, a nie że... Rollbacki były. Był rollback, bo Leszka tak. Chcieliśmy odzyskać, nie odzyskaliśmy Leszka. Mówi się trudno. Damianosu właśnie idziemy teraz sprawdzić, także luzik. Pozdro hejterz. Typa chyba 35? To śpią. To brzydka latarnia. No, koks jest. A, tu mam tego gościa, figurkona. A ty nie masz takiego i dlatego ci po prostu zazdrościsz. S?
Nie, bo ja mam tematyczną do siebie. Hej, nie mogłem skoczyć. Ej, powiedz, o co chodzi. Giga Royala wymyśliliście wy widzowie, wiesz, mówiłem. Nie ma czegoś takiego jak Giga Royal. Nie wiem w ogóle, o co wam chodzi z tym, tak szczerze. Ale Giga Royal to pewnie na 100 osób, co nie? No, albo na 101 może dalmatyńczyków. Czemu ty trzymasz tą latarnię? Bo ładnie wygląda. Aha. Się pochwali. Tak. Dzięki, Oliver. Jeszcze zobaczymy, czy damianosy się tam przyjęły w podziemiach, czy to wszystko tam działa ładnie. I będziemy kończyć. Także to już ostatnio. Biją się. Ty się bijesz z myślami. No, na pewno. Także ja też wam dziękuję za streamka, że byliście, za donejciki od Damianosa też dziękuję. Zobaczymy, jak sobie radzi. Nie i szybko piliśmy. Idziemy sprawdzić. Wiem, ale ja tak z serca chciałem powiedzieć dla widzów, co czuję po tym streamie, jak mi było, jak było zajebiście. No dobrze, no dobrze. Dziękuję. Plus jeszcze ja, jak mi się wszystko załaduje, to też trochę minie. No mi też, na razie brak odpowiedzi. A, nie mam już balonów do bicia, trudno. Miałem ochotę je pobić, niestety nie wyszło widzowie. A miał chłopiec ochotę pobić balony. Mnie też brak odpowiedzi, no widzisz. A mi już działa. Damianos! Ciocia przyszła. A gdzie on jest? Małe Damianoski! Aż tam? Tak, są trzy małe Damianoski. Czemu one wracają tutaj? Halo? Nie podchodźcie. Czy Damianos w podziemiach? Tak, ma czerwoną dupę. Małe Damianoski! O, Antok zaprasza do gry Garfield Kart. Patrz, działa! No kurde, oczywiście. Tylko coś czuję, że one będą, no, przy naszym wejściu do podziemia chciały sobie być. Do nas chyba, do wejścia do podziemia. Wydaje mi się, że tutaj są przypisane, bo wiesz, one są z powierzchni. Także nie wiem, jak to będzie działało grzybu. Potem. Niezła. Zasadzona 300 dni temu, nie? Dobra, widzowie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Tak, dokładnie jak piszecie, to jest Giga Royal. Trzymajcie się, do następnego, postaram się niedługo wstawić poradnik. No i do usłyszonka. Pa, pa. Gdzie są balony?